Ej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie, cześć, witam. Co myśmy ostatnio zrobili? Zdążyliśmy na pewno przerobić scenę Swiftmana. Cześć Sebastianie, cześć Patko, witam. I mieliśmy z Masurą pogadać, że podobno wszystko jest okej, czyli tak zwane wierutne kłamstwa. Nie, czemu miałabyś się kła, że jej synek naraża się na wielkie niebezpieczeństwo? O, to urocze. Najpierw robią, potem myślą. Słusznie. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy dorośli są bezużyteczni. Cześć, Shin. Widzę, że bardzo chcecie pisać pracę. Cześć, witam. Bedge. Przepraszam, musiałem. Tydzień później. Dzisiaj... Nie nastawiałbym się, że dzisiaj będzie koniec fabuły. Bo ostatni scenariusz nie jest aż tak krótki, żeby dało się to aż tak szybko przerobić. Chyba. Ej, to pierwszy niespawnujący się bossowie. To tak jak w normalnej grze. To nie jest takim dobrym counter-rate'em. Ale i raczej, bo będzie miał folderze. Jako, że my zniszczyliśmy paskę tobułki, to wszystko powinno być ok, ale ewidentnie nie jest. Bo nagle zaczęli się wszędzie pojawiać się w nawigatorze. Można, żeby jeszcze raz tam zerknąć. Gdyby tylko był ktoś, kto akurat ma wolne i może tym zająć, prawda? Prawda? O, to będzie zbyt niebezpieczne dla mojego biednego synka, który i tak pakowuje się w każde niebezpieczeństwo, jakie istnieje. Mam bardzo silne poczucie, dlaczego oni wszyscy nie mogą mieć przynajmniej te parę lat więcej. To jest MR, witam. O, podobno gospel był zniszczony, kto tak powiedział? Złapaliśmy kiedyś ich szefa? No właśnie. Uwaga wszyscy nadwojownicy, jako że gospel wciąż kontynuuje swoje działania. Chcemy, abyście znowu zbadali paskotobułki. Ale przecież pokonaliśmy tej zmiany, jak oni wciąż mogą żyć? Ale jest prosta metoda, żeby się dowiedzieć. O mój Boże. Abortuj mnie to. Abortuj mnie tę muzykę natychmiast. To jest dosłownie, zabierzcie tę muzykę natychmiast. Czy my stąd nie mieliśmy przejścia do tego, do kotobułki? I kotobuki Square było tutaj? Pan Ryczny Mądry, powiem skupienie sobie ubezpieczenia do jakichś miejsca podczas znajmowania mieszkania. Aha. Jak w ogóle miałoby działać takie ubezpieczenie? W sensie, to jest jakieś ubezpieczenie na mieszkanie, czy ten? Czy po prostu od jakichś rzeczy związanych z wynajmem? O, nawigatorzy po prostu się spełniają, ale fajnie. Na szczęście tutaj tylko fioletowi, więc nie ma problemu. Wow. Chłopek, co po prostu się pojawia, Mega Man stwierdza, trzeba go zabić. Okej, udajmy się do miasta Kotobuki w takim razie. Tego jedynego miasta, w którym jeszcze nie byliśmy, nie, w Wiomlandii też nie byliśmy i nie znaleźliśmy, żeśmy mieli być. Na stronie EuroSV, kiedy było, że jest w sklepie budowa, dyskona miejsca nie ma. To by się spodziewał. Tata będzie w Marine Harbor.
Dobra, pytanie za 100 punktów. Czy chcemy lecieć z fabułą, czy chcemy zobaczyć na najważniejszą tablicę w dziejach tablic? Sigil. Shokanobaka, Clay Banana Symposium, nazywa się Den Beetle, żyje w laptopie, jest bardzo rzadki, nie mogę go znaleźć. Chciałbym, żeby ktoś mi pomógł. I know, right? Jeżeli masz mi pomóc, wpadnij na obóz blisko w oku Denwali. Powiedziałem, że stający się w wynajmowanego lokalu. Odpowiedzialność najemcy w stosunku do właściciela wynajmowanego lokalu. Moje, a nie na lokalu. Dobra. Ja słabo myślę, czy to jest jakoś krzywo napisane. Chyba słabo myślę dzisiaj. Nie jestem dzisiaj w stanie myślącym. Jezu Chryste. Podanie jako zasadanie pod lokal. A, że ubezpieczenie jest podpisane pod ciebie. Czy... chodzi o ubezpieczenie. Okej, tego mi zabrakło. Bo jakoś zabrakło im podmiotu w tym wszystkim. I miałem takie, czekaj, o czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Ja dzisiaj przez newsy, które słyszałem z sąsiedniego QA, stwierdziłem, że jestem kompletnie niemyślący. Tak, to ja jestem tutaj, żeby ci pomóc, znaleźć ten bitla. Lub miejsce, gdzie woda jest spokojna, liczę na ciebie. Czyli prawdopodobnie nie w rzece. Generalnie chłopakom już się chwaliłem, jakie wspaniałe, mądre rzeczy się działy. Ale ktoś z sąsiedniego QA stwierdził, że weźmie sobie konsolę do domu. To jeszcze nie jest nic takiego złego. Czemu ja mogę? To nie mam żadnego pojęcia. To jeszcze nie jest nic aż takiego złego, chociaż samo w sobie już jest kompletnie głupie. Po czym ta sama osoba próbowała podpiąć konsolę do internetu i stwierdziła, że internet jej nie działa. To jest całkiem dostępne, biorąc pod uwagę, że wzięła depki, a nie normalną konsolę. Więc co można w takiej sytuacji zrobić? Bierzesz, dzwonisz do supportu Microsoftu. Ej, słuchajcie, konsola mi nie działa, internet mi nie działa. Zastanawialiśmy się wszyscy zainteresowani generalnie. Jak zareagowali w Microsoftie, kiedy ktoś im dzwoni, że... Ej, słuchajcie, wziąłem sobie devkita z firmy, która nie powinna nigdy wynosić tych devkitów poza biuro. Wziąłem go sobie do domu i internet mi nie działa. Po prostu... Jak wielki mózg trzeba mieć, żeby coś takiego zrobić? Stojąca woda. Gdzie może być stojąca woda? Tutaj fontanny... Ale to też nie jest stojąca woda. Ale to raczej nie chodzi o taką stojącą wodę. Tam mieliśmy rzekę tylko. Znaczy rzekę, bardziej to smykiem pewnie można nazwać. A czy gdzieś jeszcze mamy stojącą wodę? W Marine Harbor pewnie? Tam mogę zerknąć. Upewnij się jeszcze na wszelki wypadek, czy kolega od obaków mówił cokolwiek więcej, czy po prostu, że szukaj przy stojącej wodzie. Literalny gracz, I know, right? Po prostu... Dla mnie to jest niepojęte. Czasami... Mam wrażenie, że wystarczy włączyć się jakąś jedną czy dwie działające szare komórki i że problemy zostaną same rozwiązane. A tutaj ewidentnie to nie wystarczyło. Wait a minute. Wydawało się, że coś się tutaj... Nie wydawało mi się, że coś się tu ruszało. Zainfikuję ich posiadanie. I know, right? Szukaj miejsc, gdzie woda jest spokojna. A mi tutaj rzeka... Znaczy rzeka, sumyk płynie, generalnie. Bym powiedział, więc tutaj wydaje mi się, że nie ma o czym mówić.
niesamowite, że gość nie pomyślał, że Obi-Wan jeszcze nie powinien na żadne z trzech kroków. Znaczy... Polemizowałbym, że samo podłączenie DevKita do internetu nie jest jeszcze aż tak straszną rzeczą. Na tym z trzech kroków jestem w stanie powiedzieć, że to jeszcze nie jest aż takie złe. Ale wszystkie pozostałe to jest dosłownie wyłączona szara komórka. Jedyna, jaką chłop musiał posiadać. Zwłaszcza, że z tego co słyszałem, firma, która... O, to było co najmniej interesujące. No nie wygląda, jakby woda tutaj stała, ale to ja się będę znał. Z tego co słyszałem, to firma też ma te sporokrotne problemy, bo klient stwierdził, że oni będą po pierwsze anulować wszelkie umowy, które wcześniej mieli, a po drugie będą pozywać do sądu o to, co się stało, więc sprawa będzie tym bardziej gruba i nie ukrywam, trochę ciekawi mnie, jak to będzie dalej się rozwijać. Ekowe 200, nice. Przy czym jednocześnie nie mam na tyle dobrych źródeł, chyba żeby mieć na bieżąco relacje. Wiem, że na jednym sąsiednim Discordzie znajomi o tym trochę pisali. Zwolnienie dyscyplinarne to jest chyba najmniejszy problem zarówno osoby, jak i firmy w tym momencie. Bo podejrzewam, że firma może w takiej sytuacji wyjść grubo na minus, jeżeli nagle te kontakty będą rozwiązywane. I to raczej nie jest tak, że będą mogli powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe rozwiązanie i że się nie zgadzają na to. Pracuję w sklepie z biżuterią, wkradziono trzy klejnoty, Yomtir, Kingston, Twilight. Wiem kto zrobił, ale nie wiem gdzie. Pomóż mi, okej. Cześć Matkipko, witam, witam. Do czego zmierzasz się z tym, I mean? Będę się dowiedział, że przez nie chcą szedłeś kitle, co mądrze do mnie dba. Znaczy nie, no ja nie mówię absolutnie, że ten, że... Microsoft robi źle, że rozwiązuje umowy czy coś, tak? Tylko po prostu bardziej to jest takie... nie pamiętam, czy Hitman nie siedzi na tylnym panelu. Jeśli to zrobię, to tak. Nie, nie siedzi. Goddammit. Dyscyplinarka to mało. Znaczy ja podejrzewam, że ten, że... W sumie to jest o tyle dziwne, że to raczej nie jest coś, co ktoś będzie miał w kontrakcie zapisane jako ten... O ty kurwa. Że to będzie coś zapisane w kontrakcie, tylko że trzeba będzie to pewnie sądowo rozwiązywać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo wątpię, żeby ktoś miał w kontrakcie zwyczajnie, w umowie zapisane, że w razie jeżeli firma poniesie przed niego szkody, to on odpowiada za to finansowo, tak? Przynajmniej ciężko mi sobie wyobrazić, żeby coś takiego było w jakiejś umowie wpisane. Zwłaszcza, że no nie... Powiem tak, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoba prywatna odpowiada, powiedzmy, w pełnym stopniu za, powiedzmy, milionowe straty firmy, o, w ten sposób. Ale sobie na etapie. Pracownik odpowiada za szkodę przynajmniej to jakieś... Znaczy, dochodzą jeszcze oczywiście kwestie, że zazwyczaj jako testerzy... że testerzy pracują na śmieciówkach, tak? Więc nie wiem, na ile kodeks pracy się odnosi do śmieciówek.
I nie zdziwię się, powiem tak, nie znam się aż tak bardzo na prawie, tak? Ale nie zdziwię się, jeżeli to jest coś, co musi być rzeczywiście rozpatrywane w kategoriach, że trzeba iść z tym gdzieś do jakiejś instancji, a nie, że na podstawie samej mojej umowy można jakąś karę ustanowić, tak? Trzy siostry bandytki, to trzyma głodki. A przy zamku mają dziwny dialekt, powinno być okej. Okay. Że pasator nie zawarł umowy zastrzeżenia odpowiedzialności pracownika za szkody firmy. Jednocześnie nie wydaje mi się, że jesteś w stanie uzyskać od pracownika odpowiednio wysokie odszkodowanie względem tego, o jakich statach mowa. Bardziej o tym chodzi, tak? Tak, my na przykład mamy w umowie wpisane te... wpisane kary za... no generalnie takie standardowe NDA-ki i tak dalej. Ale one są dość ograniczone finansowo, tak? I zgaduję, że gdyby chodziło o jakiegoś dużego klienta, to absolutnie nie byłoby to w 1/10 pokrywające poniesione szkód przez firmę. O tak powiem. To bardziej o to mi chodzi. A kurde, nie w tę stronę. Chodź. Mam life solda, więc sobie tak. Nie no, jakaś kara to na pewno będzie, tak? To... mówię, zastanawiam się na ile... z racji tego, że no właśnie nie wiadomo ile tej kary musi być, tak? Czy przez to nie musi być sądowo rozpatrywane. O to mi głównie chodzi. 8, potem 2, jestem w stanie dojść to lepiej. Bo wątpię, żeby firma miała konkretnie wpisane ile wynosi taka kara, o. To jest to, o co mi cały czas chodzi. Chodź do przodu, co? Dziękuję. Dobra. Wind Fan Gator, jednego tego i jednego fanka. I teraz tylko czekać na Life Sword, I guess. Jak ktoś byłaby sobie myślał, jak ja to przerobić to będzie do jednego kartonika. To bardzo subtelne z pani strony. Lifesort? Lifesort. Invith LLLL. No ja nie wiem, czemu to nie jesteś taka byta sylwia. Podawano w mowie. No u nas jest, ale za konkretną rzecz, tak? Wydaje mi się, że gdybym zrobił coś takiego bardzo głupiego, to bym nie łapał się na tą karę umowną, o, powiem. Bo musiałbym... znaczy, nie pamiętam w tej chwili, szczerze. Zresztą, no, nie zakładam, że będę ponosił karę umowną, tak? Więc to jest jedna z tych rzeczy z kategorii... czemu ja o tym mogę myśleć? Dlatego nie bywam już na streamach. A mi to bardziej kwestia, że ostatnimi czasy ja praktycznie w ogóle... w ogóle nie wchodzę na Discord reakcje moje. I to nie jest tak, że że robię tak dlatego, że się o cokolwiek boję, tylko... domyślam się, że wy też jesteście bardziej zajęci, plus nie zawsze jesteście akurat chętni na tego, które streamuję, więc więc dlatego rzadziej Discorduję. O Boże, wciąż nie ma Gatera. Mam taki trochę. Za szybko to zrobiłem? Tak. Znaczy pomoże to tyle, że on się będzie nie mógł ruszać, I guess. Nigdy. O. A dobra, to tylko to. Wind Fan G. Błagam, nie rób niczego dziwnego, to nie zepsuje gejterka.
Tak, teraz pamiętam, że dużo wspomniałem protomenów. Bo to jest jeden z najłatwiejszych chipów do takiego generalnego wygrywania potyczek. Oddawaj biżuterię. Czemu policja nie może się zajmować kradzieżami, tylko muszę to pozostawiać jakiemuś zwykłemu jednastolatkowi? Dlatego czasem mi się marzy, żeby średni wiek postaci w japońskich grach poszedł o 10 lat do góry. Okej, dostajemy Yumpi z powrotem. Gdzie są pozostałe? Jakby nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu jestem starszy i chciałbym, żeby postacie były mi bliższe wiekiem? A na ile... Z wiekiem po prostu nie podoba mi się to, jak... Jak bardzo wszyscy są młodzi i nieproporcjonalni wiekiem, o. Z Persona 2 i Eternal Punishment mam ten problem, że gameplayowo... mi się... Powiem tak, dwójka Innocence Sin mi bardzo nie podeszła gameplayowo, a jednak no siłą rzeczy jest to gra, tak, więc... No nie dobrze mogę powiedzieć, że jeżeli mam grę dla fabuły, to mogę sobie obejrzeć tutaj jakiegoś. Nawet bez komentarza, tylko po to, żeby sobie przeglądać dialogi, tak? Okej, jeżeli ich tu nie było, to pewnie są w zamku jako tako. Open up. To pytanie, czy one będą w właściwym zamku, czy... Jakby nie zakładałbym, że miałyby to być, ale jednocześnie znalazłem na razie jedną przy zamku, jak to ładnie zostało powiedziane. O Boże, Quiz King. To się źle skończy. 15 pytań, ej. Shadow Man element nie ma. Wioskę wytrzymuje Cannonball. Harper. Thunderman Fortune i po 40 i plus 20. O Boże, ile ma ten? Ile ma Thunderman? Bo powiedział, że ma 260. Powiedział, że jest duchem, który umarł dawno temu i teraz opętuje tego dziadka tutaj. Ile ma Thunderman Fortune? Thunderman jest kurwą. To mi nie pomaga! Nie, sięgam, nie googluję właśnie chipu. Osiemdziesiąt. Pytanie było, ile powera ma ten Demon Forge i 160 ataku, 240. Bo ma 180. Były optator WoWo... Misematch. Bo w tej grze jest byłem operatorem. Jak się nazywa w imię brata operatora Magnetmana Gaussa? Jack Lester City? On miał? O, chyba nie mam. Który jest podatny na trawę. Magnet, Heat, Knight, Magnet, bo Wood jest na... Wood jest dobry na elektryczne, o. Magnet. Temperatura lodówki. Aha. Pochłyli mnie pewnego dnia. Z takimi pytaniami. Znaczy, tam gdzie pytania są rozsądne, próbuję sam sobie wymyśleć, ale jakaś taka kompletna trivia, na którą nikt nie zwraca uwagi, to chyba będę albo szukał, albo ten.
albo googlował. Odginie masz 4 stopnie i wychodzenie to 4 stopni Celsjusza. Popalna kreskówka metopi... do box. Ile domów jest w AC DC? O Boże. Ile? Dom. A na pewno są 3 nasze. O kurwa. To jest pytanie, na które powinienem być w stanie odpowiedzieć. 7? Dziewięć. Próbuję sobie to zabazować. Bo wydawało mi się, że to jest tak, że to 3-2-2. Ale mogę się mylić. Wirus ma najwyższy atak power. Sadi 3. Logika twierdzi, że 3, ale logika jest kurwą. Nie wiem nawet. To jest density, a czego nie ma w netopi? Metroline, bus stop, cyber square. Cyber square jest i tu i tu. Bus stop? Metroline. Meta nie ma w netopi. Bo przystanek jest jak ten, jak dojeżdżamy. Z jakiej netopi możesz wejść do undernetu? Net square, netopia 2, netopia... Chyba? Chyba dwa. A, bo trzy. Gdzie był quiz? W Open Valley, The Center, The Airport. The Airport? The Airport? Och. Pojebie mnie z tymi pytaniami. To jest losowo. Excuse me? Co to za pisownia? Było warto. To teraz gdzie są kurwy złodziejskie? Bo podobno miały być w okolicach zamku. Masz achievementa. Tak, switchowe achievementy. Oj, tak, tak. Okej, tutaj też jej nie ma. Czy one nie są w zamku? Czy ja zostałem oszukany, czy ja nie umiem szukać? Nie dziwię się, że ja banęłam. Tak, ja mam tego. W internecie. Miały być siostry. W sensie, że one miały być chyba w świecie rzeczywistym. Zwłaszcza, że one skradły fizyczne przedmioty, klejnoty. Się niekomfortowo z tym, czego gra ode mnie oczekuje. Zero busting. Virus busting. No bo tutaj jest tylko ta jedna. Tutaj dalej nie przejdziemy nigdzie. No nie, chyba że jedna była tutaj, a resztę musimy gdzieś indziej znaleźć. Więc te przedmioty komputerowe. Come on! Ja wiem, że technologia ta jest zaawansowana, ale nie aż tak. Chyba. Okej, okay. Czyli najwyraźniej nie będą tylko ten. Nie będą tylko po zameczku. Rozumiem. Nie uwierzę ci pewnie, ale mam po części do wszystkiego jak leci i mnie to wpływa. YOLO! Od razu lepiej?
Zdążę czy nie zdążę? 7-sekundowe loopy. Oj, tak, tak. Zdążyłem, nice. O Boże, to mnie goni. Przestań. Przestań mnie gonić. 7-sekundowe loopy to jak... to standard, jeżeli chodzi o Mega Many. To była chyba kolejność. Quella, quella? Da. Kojarzę? Który Mega Man klasyczny 4 miał tak obrzydliwie krótkie loopy? Jakieś 4 czy 5-sekundowe? Jedna sekund final bossa. Wiem, że któraś część miała też... ten... Miała też... Nie pamiętam, czy to był Weapon Get, czy to był... Password... Któryś z tych ekranów był bardzo krótko zalupowany. Nie, nie... To 4 była... A może to Continue było? Nie kuć mnie, żebym teraz gdzieś stracił. Nie mogę ci oddać już tych, które mam. MM2 wydaje mi się, że nie było to MM2? Nie, Silverfista. Dobra, gdzie jest trzecia siostra, którą musimy podobno znaleźć? Nie jest to ona, bo z nią już godołem. Nie jest to też ta tutaj, bo z nią już walczyłem. For Weapon Get, doskonale, czyli nie jest też ta jedna. So, nice. Chyba do trzecia siostra będzie gdzieś na lotnisku, albo coś ten deseń. Albo dopiero teraz się pojawia w zamku i będę słony. Środy nie może być aż tak, że prawda? Schowanego. Oh no. MSH Select ma godzinę. Znaczy, u Siwy to nawet nie jest loop, ok? To jest godzina w zupełnie różnych utworów. Więc to nawet nie do końca. Siema, czemu cię tu wcześniej było? Do tej pory jakoś się... Zbyt bawi mnie to, że... sobie czekajcie. Inaczej. Tak, 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 tak. Ulala. Ja się boję. Jep, i chyba słusznie. Dobra, Windfang, yeah. O czym ja mówiłem, już nie pamiętam. Coś tam, jeżeli nie pamiętam, to nie było to istotne. Co to jest za wirus? No, satelity! Bardzo szybko zapierdalają. Dawaj, klejnot. O, to było dla naszego dziadka, ale nie można kraść! Słyszysz, konsol też nie można kraść do domu. Chyba będzie mnie to teraz prześladować przez kolejne parę tygodni. Przysięgam. Nie wyjdzie mi to z głowy. Czas, chodzę mi proszę nie za bardzo w dół. Czy tu się wychodziło? Nie, tu się nie wychodziło. Strzelam za bardzo w dół. Dostałeś film. Nie, nie, dostałem bardzo świetną książkę, o co ci chodzi. Ktoś tutaj poziom 50 twarzy gry, ja?
A jak to było? 50 cali gra? Czy tam 18 cali? No 18 cali to nie aż tak daleko od 50 cm. Przypadek? Nie sądzę. Właśnie, co jeszcze jestem? Jedna szybka rzecz. Śmiałbym się, gdyby Luna tak losowo się pojawiła, tylko dlatego, że odważyłem się powiedzieć coś o tych... o calach. Hello. Goldfeed Dead. Nice. To jeszcze tylko jedna szybka rzecz, bo nie jestem pewien, czy dobrze widziałem. Nie, mam to na dwa. Bo nie byłem pewien, czy nie chcę zaskoczyć po Thundermana dwójkę, jeżeli bym go nie miał, ale jako, że mam to... Możemy iść z sobą? Moja była w czasach, gdzie mieliśmy po ekipie 15, to znaczy, że dobrym pomysłem będzie wziąć mi kopię 50 twarzy Greya. Może chciała, żebyś był dla niej Greyem czy coś? Żebyś nauczył się, jak być prawdziwym mężczyzną dla niej, czy coś? I don't know. Żeby nie było, absolutnie nie uważam, że Grey jest standardem prawdziwego mężczyzny, ale... w młodym wieku przychodzą różne rzeczy do głowy. Do tej pory nie miałem bandaż, a więc jeżeli nie jest to dla niczego potrzebne w życiu, to nie jest to chyba wielka strata, bym powiedział. Okej, okay, to wszystkie requesty na razie. Możemy iść do Tate. Ludzie o tym problemem z związaniem wszelkich rodzajów węzłów. To by tłumaczyło, dlaczego nie umiem wiązać sobie sznurówek. Cześć, Tato, Kotobuki z QSS zjebany, musimy iść do Kotobuki. Len, miało cię tu nie być. Ale chciałem pomóc! Ale masz nie pomagać. Ja się nauczyłem wiązać buty. Powiem tak, jeżeli chcę, żeby buty mi się nie rozwiązywały, to wiążę je w kokardkę i potem tą kokardkę wiążę jeszcze raz w kokardkę i wtedy się nie rozwiązują. Jest to trochę metoda chałupnicza, ale działa. O, tym razem będzie inaczej i bardziej niebezpiecznie. O. To będzie ostateczna batalia. Teraz się przeszkodzę, nie powinien tu mówić. Na tym streamie nie ma zakazanych tematów. Najwyżej pan Twitch administracja stwierdzi, że nie powinieneś być tu modem. Okej, okay, słuchajmy uważnie. Coś bardzo dziwnego. W Kotobuki jest promieniowanie elektromagnetyczne. To się dzieje na Kotobuki, które jest prawdopodobnie z tym powiązane. I śmierć mi to gospodarza. O jakim poziomie promieniowania mówimy? 10 tysięcy razy wyższe niż normalnie. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo, może być to lekko niebezpieczne. Próbowałem stosować się do radyku do młodym artystom z Selchtankian. Nie kojarzę, więc może to lepiej o mnie świadczy, jeżeli nie kojarzę. No, po przejęciu takiej dawki promieniowania miałby ciekawy kolor skóry zapewne. O, ale jestem 11-latkiem i muszę iść ratować świat, o! Po pierwsze, pojedzie do Kotobuki metrem, to wszystko zmienia. Zapytajmy pana Głuchowskiego, czy jak on miał. Jezu, jak miał tę metę? Kolejka będzie opancerzona i nie przejdzie promieniowanie. W dodatku zabiliśmy specjalny swój przeciwko promieniowaniu. Jak wiąże na pierwszy kotłapie, to pewne rzeczy ciągnę je tak, że w sensie zaskawić nie powinien się rozwiązać. Nie powinny, a nie robią tego. To dwie różne rzeczy.
Stoi zabezpiecza nas do promieniowania na poziomie 50 tysięcy razy wyższy niż normalnie. Ale wciąż wolałbym, żebyś to nie był ty. Ale ja chcę być bohaterem. O tak, mów swojemu tacie, że przynajmniej byłoby warto, bo umarłbym w imię dobrej sprawy. I mój mały robocik w moim telefonie na pewno mnie uratuje przed promieniowaniem. No dobrze. Niestety, muzyka była dobra tylko przez chwilę. A teraz możemy wracać do najlepszego utworu w całej grze. Dajcie mi. A daj, bo tutaj się jechało tym. Bez kupowania biletu. O mój Boże, kończy się chujowa muzyka, guys. Hikari będzie do Kotobuki. Oh no. Jednakże Super Navigator jest już na ukończeniu. A czy aż taka dobra, to bym polemizował, ale na pewno nie jest w jakim aż tak zła jak ta poprzednia. A to mi wańko 30 tysięcy razy wyższe niż normalnie. Pamiętajcie, wszystko to najważniejsze dzieje się zawsze na samym górnym piętrze. O, coś dziwnego się tu dzieje, że to, że duże ilości promieniowania są niebezpieczne, to pan gada. Nie odrobinę denerwuje, że to jest takie oczojebne. Nie lubię takich błysków, osobiście. Jak mogę, to ich unikam. Na pewno chcę się pozbyć tego szczurasów. Jakby dobrze. Okej, nieważne. Chciałem powiedzieć, że jakby dobrze poszło, to ten med by się sam zabił, ale zniszczyłem mu panele, co mógłby się trafić. Nie wiem, czy on nie jest ognisty i nie mógłby tak czekać na lawie. Szczuraska. Ja w Minecrafcie chyba nigdy nic sensownego nie budowałem. Jedyne co to chyba grałem na tym. Jak to się nazywa? Na tym trybie, gdzie wszystko jest dostępne w dowolnych ilościach. I robiłem pixelartowe jakieś rzeczy. To jest jedyne co kojarzę w Minecrafcie, robiłem powiem szczerze. Meteor 12, nie jestem pewien, czy miałem meteory wcześniej 12, więc nie będę narzekał. Dajcie mi wejść do tego budynku, proszę. Poseł Sony nie może chodzić prosto przez promieniowanie, doskonale. Tutaj chyba nic specjalnego nie było. O, musisz wcisnąć przycisk, żeby pojechać windą. Kto by pomyślał? Bardzo rzadko mam wrażenie, że jest tak, że gra rzeczywiście wymaga wciśnięcia konkretnie przycisku, żeby wsiąść do jakiejś windy. Tak, przyda się. Oho, nie podoba mi się to pole, które widzę. Absolutnie nie podoba mi się to pole, które widzę. Ale to jest final bossem w FBN2? Gospel? Pamiętam każdego innego. Ja też pamiętam każdego innego, ale akurat dwójki pamiętam co jest i pamiętam mniej więcej jak walka idzie. Nie pamiętam może aż tak dobrze motywu, który leci w tej walce, ale samą walkę pamiętam.
fajna boss fight, jedna mnie zapamiętywała przez to, że jest potem wykorzystywany też w trójce, kind of. O, coś tam, okej, mam pokazywalne. O mój Boże, ale gówno. Life Virus, tutejszy boss alpha duo, Nebula Grey i ten Father Gregor. Tutaj masz dosłownie walczymy z całą organizacją. Open up. Guardian, o. Nie było chyba innego Guardiana w tym B2, więc nie będę rzekał, że go tu znalazłem. Kto pamięć to winę idzie? Pan też gra, to pani też go spala trochę też. Foł do siebie podobni. O, spójrzcie, kto przyjechał złapać dobrą dawkę promieniowania. Nasi przyjaciele przyjechali się promieniować razem z nami. Jej! Budynki ten wielkim serwerem. Ten drugi piętrze. To tam udało nam się dotrzeć. Zastały się wręcz, chciałoby się rzec. Czemu mówię, że maile z nami fik? To nie ten wiek, żeby można było tak mówić. Lećmy na górę. Pamiętam, że tutaj był strasznie irytujący gimmick z tym, że trzeba było się logować wszędzie i w niektórych miejscach pamiętam, że trzeba było sprawdzać sprawdzać czy to drzwi, czy to serwery, bo były poukrywane jakieś tylko memorki. Ale dobra, na razie do serwera możemy się podłączyć. Na razie musimy naprawić to, co tutaj się dzieje. Nie jest to nic super przyjaznego, tego co pamiętam, bo jest dużo teleportowania się i jeżeli będziemy się przenosić tymi nienaprawionymi teleportami, to one nas przynoszą w losowe miejsce. Chyba w losowe miejsce. Albo w jakieś konkretne zabugowane. Jest to obłądzenie. To jest jeden z tych momentów, gdzie człowiek ma naprawdę potężną ochotę wrzucić sobie jakieś mapy. Właśnie mnie kolci, żeby wrzucić sobie mapy głównie po to, żeby niczego nie pominąć, powiem szczerze. Bardziej niż cokolwiek innego. Czy to lepiej? Okej, zdążyłem. Wreszcie zadbam lepiej na sojusznika. Znaczy, gdybym miał złotówkę za każdą sytuację, w której bardziej opłaca się posłuchać jakiejś zimasterowanej wersji Megamanowej gry na Game Boy Advance'a, to mógłbym być lekko bogaty. Pozdrawiam, Zero. Ej, jojo. O Boże. To się nie zniszczyło. No chodź. No chodź! Czy ona... Już chyba, że ona pada nie wyjdzie. God! Dammit. Dobra, przynajmniej będzie ten. Do ostrzenia. Zrekolekcjonuję wersji DS-owych.
Wolałbym chyba, żeby można było ustawić na przykład te. Na przykład te wersje, które były przearanżowane. Ach. Elbicie nas przeniósł z powrotem. I chyba możemy się przenieść w inne miejsce teraz, jest. Podejrzewam, że na Steamie by się taki mod znalazł. Nie wiem jak ten. Nie wiem jak na inne platformy. Makowe 150. Tutaj gdzie jestem chyba jeszcze nie ma jak się zgubić, bo to chyba była jedyna. To chyba było jedyne miejsce, w którym cokolwiek mogło być innego. Czy ja zdążę? Powiedz, że zdążę, dobra, zdążę. Czemu fukasamy są takie rybane? Nie jestem pewien, czy ja nie potrzebuję też koda konkretnych? Czy w BN2 jeszcze nie było RZJO? Właśnie pamiętam tej chwili. Okej, gdzie mnie to wyrzuci? Tutaj potrzebujemy 232. I chyba jej tu nie znajdziemy. Okej, nieważne. Ewidentnie wystarczyło podejść, żeby mieć 232. Windman Gateman, na wszelki wypadek bym sobie też to. Jakbym nie zdążył wymaszować. Okej, dobrze, wymaszować. Dajcie fajnie. Time bomb 3, nice. Otwieraj. Gdzie mnie to teraz przeniesie? Tutaj. Tylko właśnie, tu jest BM-dek z regapem. A tu jest epizodowy, jak mi się wydawało? Błagam, okej. Okay. Zabiję ich naturę. Im mniej używają się ze szturasami, tym lepiej. Złota zasada każdego bota networka. Kropka. Raton 2, ta, tu jest epizodowy. Czyli możemy się cofnąć. I przejść dalej. Reddit twierdzi. Czy Reddit twierdzi, to będzie nowe wiki twierdzi? Dobra, tam się tam, żeby zobaczyć czy ten. Czy tam to mnie gdzieś sensownie zaprowadzi? Bo było bliżej przejścia. Próbuję tak chyba na razie. Jeszcze raz szczura. I niech kolega wyjdzie. Okej. Okay. Skoro i tak nic. A, jest to jakaś opcja. Ja akurat sobie wykemenuję to w streamie. My God, że muszę 2T wziąć. Teraz spojrzę na sesję, ale... Przeboleję. O mój Boże. Nie podoba mi się to, jak dużo jest tu teleportów. Wyłoszę się na chwilę teraz. To nie wygląda jak fan, tylko windfan niestety. Znaczy właśnie odwrotnie. No, okej. Okay. Chciałem zapytać, czy może łaskawie wejdzie na pierwszą kolumnę? Hit cross. 3000, nie pogardzę, to na pewno. Hajka nam gwiazdkę, jakby ktoś potrzebował do programu Advance'a. Przy czym w tym momencie mam wrażenie, że ten... Że Hajkanon nie jest jakimś super chipem. Nie będę kłamał. Super tak może. O mój Boże! To jest najgorsza opcja chyba jaką mogę dostać.
Niech on to się zrobi tak. Przynajmniej. A, nie zabiję go, bo się wyleczę. Jesus! Ujo. Okej, teraz będę mógł ich zabić. Jeżeli mnie nie zrobił chuja. A nie zdziwię się, jeżeli zrobił mnie chuja. Więc przejdę na przedni rząd. Albo i nie przejdę. Okej, zdążyłem. Fajnie. Dobrze. Rozumiem. Wyłaś. 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 No wyłaś. Skurwysyny. Kiedy w ogóle pętwa się najwcześniej Warsorda znajdowało? Bo on myślał, że już go powinienem mieć. Powiem szczerze. I jestem lekko zdziwiony, że go nie mam. Dziecka dwójka. Ale będzie błądzone. O mój święty Boże. Ja chcę sobie mapę odpalać w tej lokacji. Jaka część niech to... Powiedzieć, że może przejdę to legitnie, ale jednocześnie nie jestem pewien, czy ufam sobie na tyle mocno. A ten jest chyba ostatni boss to Watykańczyk. Ten moment, kiedy walczysz z Krymową na sam koniec G. To byłby bardzo ciekawy twist. Bałbym się zepsuć, czym się atakuje. Elbit. Czy EV to winda? O mój Boże. God damn it. Tak zwane rzeczy, z których człowiek nie powinien się śmiać, ale jednocześnie nie może. Jednocześnie gdzieś w głowie zapada pytanie, dlaczego ja na to wcześniej nie padłem. Aczkolwiek na to też wrzucałem mema dzisiaj na tym. Na doradztwie. To idealnie odpowiada na to pytanie. On zostaje na 5 HP i będzie nie wpierdał wszędzie. O nie. Ok, nie będzie nie wpierdał. Poczekaj, tutaj była 42, tak? To już pamiętam. Tak. A mam EV, więc nie. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Ten tutaj w prawo chyba nie szedłem? Czy ja tu byłem? Nie, ja tu byłem. Czy to już ten moment, kiedy po prostu wychodzę z... No. To może być ten moment, kiedy już tam wychodzę i idę do innego pokoju. Jakiś fajny... Lifesaldzik, nie? To było niemądre, by the way. To było bardzo niemądre.
Gdzieś mogę wejść. Powinien być sami winno pojechać na 8 na razie. Będę wszędzie sprawdzał każde drzwi, bo inaczej się nie da. Niestety. A mówię, kojarzę, gdzieś coś było. Mnie to będzie denerwować po przeczasy. Nie wiem, czy to był regap, czy memorka w jednej drzwi. Wiem tylko, że coś chyba było. No dobrze. Tu jest 80... A, czyli tu już byłem. Chyba. Tak, tu już byłem. Czyli tutaj nie ma po co być. Zapraszam, tu jest trzecie. Tutaj jest normalnie przejście. Tu nic nie ma. Takie ładne kwiatki, co je siedzą. Pewnie zbierają promieniowanko. Gdzie się... A nie, czyli tutaj też było? Excuse me. Nie podoba mi się to, co widzę. Bo na drugim zaczynałem. Right? No dobrze. Chyba wiem, dokąd to zmierza. Nie będę tego tłukszył. Aby się... Właśnie wydawało mi się, że trzeba było w pewnym momencie wyjść. Ale może źle pamiętam. Dobra, trójka nie przynosi. Dobra. Czyli tu mogę iść dalej. Po prostu do apartamentu 2. I teraz zaczynam w tym miejscu. Czy ja to co nie byłem w apartamencie 3, czy mi się wydaje? Przebałem sobie plan tak, że nie mogę iść gdzieś na się. O no, anyway. To brzmi jak bardzo potężny oh no anyway moment. W sensie w tym, że na siłkę nie możesz iść. Żeby nie było, nie, że cię boli. Mnie dzisiaj jebie, to też coś. Da, wcześniej. Powinien zaczekać aż ten, aż kolega wyjdzie. Dlatego im widz nas nie broni przed tym, przed... ale to cizną. Przynajmniej będzie czas pisać. Oszukujesz się, że będziesz pisać, hej? Rozumiem, rozumiem. Ja też sobie kiedyś tak mówiłem, ale tak, tak będę pisał, będę pisał. I skończyłeś na tym, że pisałem bardzo nieregularnie. Zaraz poleci, co to jest, zamknij morda, bo coś ten deseń. 253. 253 jeszcze nie miałem. Chyba. Nie, to nie byłem, czyli na razie mogę udawać, że idę... po prostu wedle tego, jak mi się wydaje, że powinno się iść. O tak powiem. To jest 243, nice. Boże. Ja zawsze. Kocham Shadowy, by the way. Moje ulubione widoce.
Ow. 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 No dobrze, spróbujmy. Moja ulubiona część to ta, w której możemy na nie wpaść podczas serii Encounterów. I możemy nie mieć możliwości zabicia ich przez to. Marnowanie mięsa w marnacie na bazie jego to skampuj. Czemu tak uważasz? Co doprowadziło cię do takiego myślenia? Ja jestem fałszem, nie, dobra, miałem sprawdzać na razie wedle własnego uznania, a nie iść po tym, a nie iść po mapkach. Jest kwaśny nad mostem, przyszłaby tego w pełni to za ręka. To za kurwa ręka. Tam tylko, że jest kwaśny, nie jest perseł, okej. To za ręka. Weź co, czekajcie. Ja to po prostu zrobię rozsądnie. Nie będę do niej cukru. Gdybyś jadł coś cukrem? Tak, wiem, że tylko w herbacie hejcisz. Ale śmieszek musi być zachowany. Dobra, wejdźmy tu. Wróćmy tam gdzieś chcieli 253. Czyli tutaj. Bip, 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 bip. Dobra, jestem w apartament 3. Dobra, gdzie ja jestem? Jestem tu. Dobra. Nie są modali trochę jogurtowi kwasować się i trochę jajca? Nie jogurtu. Można? Jest kwestia proporcji? Aczkolwiek... Ja jestem bardzo mało ekspertem, więc moje zdanie powinno się liczyć absolutnie wcale. Apartament. Kontrę. Nasze niebo nie mierzało. Ale gdzieś problem jest. Okej. Okay. Jeszcze jestem przez smakiem. Ale może nie aż tak. To ta główna ręka. O mój Boże. Hello. Tak, ode. A myślałem, że się wyrobię. Tak jak tutaj. Chapeki? To nie są chapeki. Dwa kafle. Wiecie co? Po coś mam te subchipy. Nie po to wydawałem na niecenne pieniądze, żeby teraz ich nie używać. Sznip, sznap, sznapi? Sznapi, sznapi, sznapi? Mam dwa fany, więc mogę tak. Niestety kostka to wytrzyma. A ja nie mam za bardzo opcji. No dobrze. Jak nie mam opcji, to nie mam opcji. Jestem pewien, że kostka nie wytrzyma Gatera, prawda? Esa? Próbuję zajść tą rozmową i zobaczymy, co wyjdzie. Może stary gospodyni coś poradzi. O tak, matura dać takie rady, że nie będziesz wiedział, o chuje chodzi. A ona będzie się pytać, czego tu nie rozumiesz? Przecież to oczywiste. Mój ulubiony klasyk. Dobrze, dalej. Szlubacz to jest 1K? Nie, to było 271. W kuchni działam dość dobrze. Masaka. Tam na górze też nic nie było. Gdzie była 41? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba, że ona była tam? Jak daleko była 41, która jest ten?
Ja musiałem użyć. Właśnie zacząłem zastanawiać. I czemu jakieś 100 lat temu? Przyrodzaj ten imbolik jest na... No, wait, what? Czekaj, bo tam coś jeden, ej? To jest w ogóle pieczory w szeregach? Tak. Nie, to było 42, nie 41. Ja dostałem coś innego teraz. Zacząłem się gubić. Najgorzej. Próbuję wyjść się i się przejść po innych piętrach. Na których ja byłem, na których ja nie byłem? To chyba byłem. Próbuję na 24 podejść. Can't get in. Can't get in. Czy ja tu byłem? Ta, tutaj jest już ogarnięty do normy. Przepraszam, zacznę z kombinowym gotowaniem. W słowach, których ja nie powiem nigdy. Znasz co? Jestem chyba zbyt leniwy na jakieś bardzo ambitne gotowanie. Czyli to tutaj wciąż będzie zamknięte, bo nieczynne. Zastanawiam. Gdzie to się wchodziło? Jakie są trzy dania, jakie robisz najczęściej? Zdefiniuj robisz, bo to może być różnie odebrane. Bo szczerze mówiąc mam wrażenie, że moja odpowiedź byłoby, że najczęściej robię sobie jakieś mrzonki odgrzewane. Tak, żeby samemu przygotować, tak kompletnie samemu od zera, to pewnie jakieś schabowe mielone. Względnie jakieś burgery. I that's about it. Dobra, jeszcze raz. Że też nie będę kłamał, że zazwyczaj jestem po prostu leniwy szturdwo i wolę sobie ten coś bardziej gotowego zrobić i najwyżej dusić do tego właśnie jakieś kotlety, czy nie? Do tego za każdym razem jak wracam do domu, to nawet jeżeli mówię rodzicom, że nie, ja nie potrzebuję, to i tak dostaję te wołowy, że licząc z tym, że ja sobie tam mieszam trochę wołowy, trochę swoich rzeczy, to mi starcza na Bóg wie ile. Zajebie się. Spróbujmy jeszcze raz przejść tam, gdzie mogę. Trójka mnie zaprowadzi tylko do BMD-ka, więc się nie opłaca. Bo mam wrażenie, że coś pomijam i mnie to dość mocno irytuje. Tak samo jak mocno mnie irytuje, że z jakiegoś powodu Irsan Wio musi mi otwierać blaski w niepełnym okienku. W sensie, może niepełne to złe określenie, bardziej kwestia, że... ono jest w takim stanie, że jest do przewijania, przez co nie mogę przez... chodzić na następny obrazek bezpośrednio, tylko muszę je powiększyć, ten wymiar też, nie?
Before, gdybyś tylko używał jakiegoś lepszego programu. Nie wykluczam, że takie jest w istocie. A na 42, gdzie mnie zatowarzysz 42? Zaprowadzi mnie tutaj do jakiegoś nowego bendeka. A w nowym bendeku jest 271. Dobra, to w takim razie oznacza, że tutaj musimy się zwrócić po prostu. I stąd się wrócimy na sam początek, prawie że nie mam w tym wszystkim żadnego programu Advance i mnie to smuci. Bo to są trzy fany. Jednocześnie stojąc tutaj jestem chyba nieśmiertelny. Bo to są krosy albo kwałki jedno złego. O zajebiście. Dobra, nie jest aż tak, jak myślałem, że jest. Pracę dzisiaj tam mówiłem, czyszczona i sałatka i była całkiem dojebana. Ja z takich typowych sałatek, jeżeli można to tak nazywać, to... Co się właśnie stało? Ja z takich typowych sałatek to chyba najczęściej jem albo to, albo mizerię, albo kapustę kiszoną. Ale to bardziej kwestia, że po prostu one mi najbardziej odpowiadają. Mizerii nie mogę. To ci mi tutaj przeszkadza względnie, dosłownie, fizycznie nie możesz. Tak z ciekawości. Nie to. Może tym razem się nie popsuje, co? Śmietania w takiej formie wejść. Okej, rozumiem. No nie, ja takiego problemu nie mam i w dodatku raczej dobrze mi pasuje do jakiegoś ten. Jakieś, nie wiem, mięso duszone plus. O mój Boże, już chyba że znowu mi trafi. Jakieś mięso duszone plus ziemniaki, coś na. Coś na tej. Dzisiaj mamy okropną alergię. Rozumiem. Będę pamiętał, że jeszcze jeżeli kiedyś przyjdzie mi do głowy robić wam obiad, to żeby nie robić mizerii. Przynajmniej postaram się pamiętać. Wind Fun Gate. Nawet nie wiedziałem, że ze śmietaną tak jest. Powiem szczerze. Czymś jeszcze, o czym nie wiem, a na przykład mi to może doskwierać w tej czy innej formie. Dobra, apartment comp 3. Tutaj nie mam wielkiego wyboru, musimy się tu przenieść, iść dalej. Czy tu już mogę blokować, czy jeszcze nie? Dobra, ja się do dwójki przenoszę z powrotem. I idziemy tu. Tu chyba dostaliśmy 271 do odblokowania. Nie no, ja tutaj byłem, ale come on. Chciałem tu przejść. Tu mamy... 93. I to jest ten ostatni, w którym byliśmy. Dwa elementy zadziałają. Jeżeli nie używamy ich na skałkach, to ten. Jeżeli ich nie używamy na skałkach, to jest ok. To smak się nie przekona nigdy. Też mam takie rzeczy, do których się nigdy nie przekonam i... Zawsze mnie to bawi, jak Matula do mnie mówi jakieś rzeczy typu: no, kiedy ostatnio spróbowałeś, to wystarczająco dużo, żeby nie chcieć tego więcej próbować.
Nie zmuszaj mnie, proszę. Zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o jakieś... Surówki, nie surówki. Bo chyba z tym mamy... najwięcej problemów. Sporo dzielonego, którego po prostu bardzo... nie lubię i... nie pokażę nic, czy to przez smak, czy to przez teksturę. Na przykład z taką fasolką mam, że to nie jest tak, że mi jakoś bardzo mocno smak fasolki przeszkadza, ale tekstura fasolki jest dla mnie bardzo Teraz to kulinarne, to raczej nie u mnie. Nie mam w tej chwili chyba, nie. Akurat. Nie, wszędzie się wyma. A? Ja bym musiał sobie dużo jakichś rzeczy przećwiczyć. Wypraszam sobie, nie wypełniam do połowy olejem. A już na pewno wolę to niż jeść potem węgle. Jakby nie zrozum mnie źle. Ale naprawdę, wolę jest coś, co jest lekko przetłuszczone. Aniżeli patrzeć, jak coś jest dosłownie czarne z drugiej strony. A jestem niemalże pewien, że ostatnio jak u mnie byliście, to część tych burgerów wyszła taka bardzo ciemniutka. Historii Ślązaków. Nie jestem pewien, czy w tym wypadku można mówić o rasie, ale... kim ja jestem, żeby się wypowiadać? Czemu ja tutaj poszedłem? Dolewa na bieżąco, nie leje na cały czas na raz. My guess. Jestem zbyt leniwy, żeby dolewać. Jestem zbyt leniwy, to moja odpowiedź na bardzo dużo rzeczy związanych z gotowaniem. W tym jestem zbyt leniwy, żeby gotować, kropka. To też mi się zdarza. Nie powiem, że nie. LB201. Sajma także dojrzę sobie za dużo oleju wleję. I wtedy po prostu... bardzo intensywnie próbuję go odparować. Wiem, żeby i osobne raso. Nie wydaje mi się, żeby mówienie o rasie w tym kontekście miało dużo sensu, ale... ech, kim ja jestem, żeby się kłócić? Olej do ryżu, smażę ryż. A jeżeli wrzucam ryż na patelnię, to generalnie nie wychodzi to zazwyczaj za dobrze, jeżeli chodzi o niewęglący się ryż. O tak powiem. Oh no. Najmniej olej jajce dorzuć. O ja to pamiętam, że kiedyś jak dorzucałem jajo do ryżu. To... on wyszedł mi... tak papkowaty. Taka jedna wielka breja się z tego zrobiła. Taka wie co robi, nie dając mi nawet tego. Nie dając mi nawet motywu bossa tutaj. Właśnie moje, ja mam wrażenie, że... wiesz, ja nie wykluczam, że ja zrobiłem coś źle, co w moim wypadku nie jest wielkim osiągnięciem. Ale próbowałem, jak sobie... no próbowałem kiedyś ja sobie dodać ryżu do jajek i wyszło mi to takie strasznie badziowate.
Możliwe, że musiałbym poeksperymentować, a jakoś nigdy nie potrafię się wziąć do eksperymentowania. Czekajcie, to zrobię to inaczej. Niech on się mniej rusza. Ryżu do... Jajek czy jajek do ryżu? Jajek do ryżu. A cóż to? To moje ulubione połączenie. A i podejrzewam, że gdybym zrobił walkę z całą trójką, nawet jako V trójki, to wciąż można też ulecić jakimś półtorej Gatera. Huntman? Pamiętam, jak ktoś się oburzał, że jest teraz taka gra wedle, jak chcecie, Manor Lords się zwie. I ktoś się bardzo oburzał, że tam było nazwisko takie typowo niemieckie Kunz. Pisane przez C. I że to może być bardzo ofensywne i że tak nie wolno. The rest. Dobra, czyli co, możemy iść do windy, I guess? Nie byliśmy na czwartym na pewno. Przy czym wydaje mi się, że wszędzie byliśmy w tych... Że wszędzie byliśmy w tych pseudo-serwerach. Więc jedyne co, to muszę tylko sprawdzać drzwi jako tako. Czy ja teraz sprawdzę dosłownie na każdym piętrze jako pierwszy pokój, w którym jest serwer? Okej, okay, już miałem rady. Mogę już jechać. Nie, na pierwszy chciałem. Na 30. Ja teraz wracam szybko. Puszczę nam film o człowieku w łódce. Nie wiem czemu, ale jak słyszę o człowieku w łódce, to od razu kojarzy mi się fajna łódka. Kto wie, ten wie. Kto nie wie, ten może i lepiej, że nie wie. A jeszcze chwilę będzie powyżej 50 tysięcy razy wyższe promieniowanie niż normalnie. Ale musimy iść ich powstrzymać. Nieważne, że będziemy mieli wszelkiego rodzaju choroby popromienne. Nikogo tu nie ma. Gdyby tylko było tu jakieś przejście jeszcze dodatkowe. Oh no.
Nie możemy się poddać w takim momencie. Musimy przejść i iść napromieniować jeszcze bardziej. Jakiś orzucony design i wielkim lidera spoku. Okej, stąd się jeszcze możemy wylogować. Musiałem się upewnić, czy to jest jeszcze miejsce, z którego się mogę wylogować, czy to już jest miejsce, z którego się nie wyloguję. Bo nie byłem w 100% pewien, a co gorsza, wydaje mi się, że tutaj są znajdźki i muszę pamiętać, żeby je poznajdywać. Przy czym jednocześnie tak jak mówię, że ten, że Team Deus Poków, to zastanawiam się, z których by pasował. Bo przez pierwsze 3 geny były takie w miarę... Właśnie przez pierwsze 4 geny bym powiedział, że były takie w miarę stonowane designy. Ranka no nic nie jest w stanie... Excuse me? What do you mean? Co masz przed to na myśli? Znaczy to wiem akurat, tylko zastanawiam się dlaczego akurat po tej lokacji. Czy ja czegoś ważnego nie... A, będzie rzecz do zgadnięcia. Fuck me sideways! Dzięki Bogu za Gatera w takich sytuacjach. Zdaję sobie sprawę, że Gator nie rozwiąże moich problemów w postgame, ale postgame'em będę się przejmował jak będę w postgame'ie. Paulo Coelho. I żeby nie było, wiem, że część moich problemów Gator wciąż będzie rozwiązywał. Czemu Lenza powinna wszystkim podać? Oh yes! Podobnie faza kiedy? Ja nawet nie jestem pewien, którego Lenzorka będę robił, powiem szczerze, na streamach. Bo planuję robić wszystkie te główne 1-6, żeby nie było, że ktoś mi złapie, gdzie 4,5 ich zeda. Element tu nie wejdzie. Nieważne, element tu wszedł. Masterface the time by Paulo Coelho. To jest absolutnie bez sensu i nie wiem, czy to ma jakiś sens. Czy ma jakieś sensowne wytłumaczenie? To trochę tak jak cytaty z Alberta Einsteina o jakichś bardzo nowoczesnych rzeczach. I canonically fact, yes. O nie, najgorzej. Protagoniści moich gier wideo małe dzieci. Ejo, obrzydliwe. Jak tak można, nie zgadzam się na to. Jest to bardzo haram. BM-deck. Dwie pasujące i nie trzy i prawdopodobnie będę je mieszał. Nigdy nie myślałem akurat o nie w ten sposób. Ja zazwyczaj nie myślę o protagonistach w ten sposób. Ale to już inna sprawa. Kafli, ja mam kasę, 6 tysięcy trochę. Jest to mniej niż bym chciał mieć, ja tak powiem. Nie wiem, czy to nie ma przejścia dalej. A dysponent nie jestem pewien, czy ja czegoś w szatni nie pominę. Czy to są... Okej, są 200, więc mogę ten. Posteczkę zawsze bohatera, albo przynajmniej biznes. Oh no! Tylko nie to! Gdzie jest moja inkluzywność? Czy jakoś tak? Ale...
potrzebuję odpowiedzieć na ważne pytanie. Czy ja o czymś ważnym to powinna w tej lokacji jeszcze? Jest to recover niby. Tam ja chcę idę właśnie po niego. Tak, chyba wszystko ma są wzięte, więc mogę. Przynajmniej w teorii mogę iść tam gdzie trzeba. Niestety nie zrobię ich w jedną turę, więc szybkie... Nie mogę tak zrobić. Nie będę wolać słodzika. Doskonale. Możesz już jakieś pół godzinki i skończyć grę. I mean... To nie jest tak, że ja streamuję jeszcze na 2 godziny. Ja planuję skończyć grę dzisiaj. Nie mówię, że zacznę postgame, ale skończyć na pewno skończę. Zresztą, ile nam zostało tak naprawdę? Jest tutaj ten śmieszny program, którego broni trzech nawigatorów. Oczywiście Shadowmana nie z jakiegoś szokantego powodu. I oni już mają rzeczywiście motyw walki z bossem. I potem idziemy do serwera tego głównego z final bossem, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście, że nie dostanę tego. Gatera, fuck me sideways. No dobra. Można i tak, I guess. Ten Nightmare jest dla mnie trochę za bardzo top heavy. Czemu mi się używa iSword? On się nie powinien użyć. Nice bomb. Używał tego ataku, jestem przy nim. Zapomniałem. Przysięgam, jeżeli znowu mi się użyje lifeset. Nie użyje się, bo wziąłem w złej kolejności. Ale jest to rozwiązanie wszystkich moich problemów, nie będę kłamał. Chyba to było dzisiaj. Potęga. To też mógłbym go bastem zabić się do końca, ale chyba nie jestem aż tak zdesperowany. Ej, się otwórz. Bez. Dziękuję. Najgorsze jest to, że zdaję sobie doskonale sprawę, ile mnie grindu jeszcze czeka. Magnet. No dobra. Jedwabene raczej nie wykorzystam lepiej niż stąd, więc po prostu go użyję od razu. Oczywiście nie dostałem żadnego Life Sword'a. Ja zrobię tak chyba. Bonk, bonk. O tak, moja ulubiona kulka. Iść tak unikało, iść tak unikało. Life Soldik. Teoretycznie mam jeszcze jedną kopię Life Solda, jakbym potrzebował. Tak, tam to zostaje. Tam je celuję w pomocy. Rób sobie co chcesz, a propos. Zdaję sobie sprawę, że ja też trochę sam siebie troluję, ale... To inna sprawa. Dawaj, Frizuś. Coś dobrego na start. Invisiedman. Dobra, otwieraj.
Zbalansowany Buster, to prawda. Ja to jest 80 obrażeń. A tutaj szybko się ładuje. Oczywiście moja obecna ręka mi chuje daje. Nie wiem, czego po prostu nie dobiję tym baserem, szczerze mówiąc. A, za szybko. Au. Za szybko trzymam. A, nie ma się, po prostu za szybko wstałem. O jezu. To oznaka, że ze mną jest coś nie tak, jeżeli za szybko wstaje i nie czuje się najlepiej. W którym miejscu był punkt bez powrotu, bo nigdy nie pamiętam? Przed wejściem tego pokoju? W sensie, czy jakbym z jakiegoś powodu... Nie pamiętam nigdy, czy gra pozwala w ogóle zepsywać przed tym? Przed gospodem? Przysięgam, jestem zdumiony, że udało ci się zajść tak daleko. To chyba najbardziej sztampowy tekst każdego złodupca. Wszystkie informacje tego świata na jednym monitorze, mającym 15 cali, panie i panowie. I weź przez to wszystko, przeskroluj. Ja tylko wydaję rozkazy, ja nic złego nie zrobiłem. Jestem ja, że powiem, że podobny styl obrony był wykorzystywany. A może ma 18 talii? Nie wygląda. Ej, pop rzeczy prawda. Rzeczywistość jest przereklamowana. That's wrong, you're wrong. Ad personam? Możesz sadzić sobie tą ofertę w tupala. Mega Manie i zabić tego super nawigatora. Bez. Ale bo to nie było po prostu zapisu. Right. Ja już wszystko pamiętam. I oczywiście jest najlepszy możliwy design. I swear to fucking god. Jeżeli nie macie pomysłu, jak rozwiązać się design lokacji, zróbcie z niej jebaną kurwa pętlę. Zawsze działa. Znaczy pętlę. Ślimaka bardziej. O, w ten sposób. Ta oferta mi przypomina, boję się. A myślałem, że może do mnie podejdzie. Fanowskich MMX RPGów w wątpliwej jakości. O, wątpliwej jakości RPG Mega Manic? Nie, no, nie szkaluję tych Command Mission, bo nie grałem. Z drugiej strony, mam wrażenie, że da się uciąć twoją wiadomość, napisać, że seria fanowskich wątpliwej jakości będzie pasować do wielu rzeczy. Ja w Command Mission nie grałem jak tak. Czemu ja chciałem to zapisać? Nie mam żadnego pojęcia. Hej, moi przyjaciele, co robicie w tym miejscu na faszerowanym promieniowaniem? I wonder. Gatsman, chociaż raz udało ci się mnie trafić, co ty robisz? To moi przyjaciele, nie mogę. O nie, to potężny atak, nie mogę nic z tym zrobić. Nie, rol mnie bije, no. Żartowałem to nie rol. Nie wstyd ci, że nie rozpoznajesz malnych podróbek? Na miejscu rolbym spojrzał Mega Mana w tym momencie. W
Co tego, bardzo mi się podoba, że wciąż są w tym miejscu, w którym jest wszystko bardzo bezpiecznie i nie ma żadnego promieniowania. O. Cześć, Protoman. Czemu skasowałeś się naszych przyjaciół? Chłop robi kolejną część Mavericks RPG. Oh no. O nie, Mega Man jest bardzo ranny, stracił całe 0 HP. Na szczęście prawdziwie Protoman nas atuje. Co ty tu robisz? Podoba mi się zawsze, że to jest tak, że on się pojawia tak, że my kompletnie o nim nie wiemy. Jeszcze brakuje tylko, żeby Ellen zareagował takie, co ty tu robisz? Nie widziałem cię! Ba. Skończyli doktorzy do wyciągania z innych punktów linii czasowej. Słuchaj, zawsze są alternatywne wersje złych doktorów. Tylko nie Bas. Najgorsza ryba na świecie. A teraz będę mógł mieć ich miliony. A gdyby tak po prostu odłączyć internet? Nawet jeżeli nie wygram, to nie przegram. To najważniejsze. A ja sobie przypomnę o tej wspaniałej walce z Benchy, której się dosłownie fizycznie nie da wygrać. A sobie kniedzę. O mój święty Boże. Ten, który ma 800 HP, tak? Ten sam. Żeby nie było. Mówimy o tym samym, tak? To mi wygląda jak Point Van Gutter. Jakoś tak, Jesus Christ. A mi ogólnie lubię Star Warsa 3 i generalnie mam wrażenie, że dużo bardziej lubię postacie ze Star Warsa niż postacie z Battle Networka. Ale... Jesus Christ, Crimson Dragon. Oto i on, we własnej osobie, człowiek ryba. Super nawigator Bas. Battle is my forte, bo wiecie, forte exe, a Mega Man robi Let's Rock. O kurwa, najzabawniejsze gówno, jakie dzisiaj powiedziałem. I am so sorry. Nie czuję się zbyt ambitny chyba. Ej, że to jest tym czuciem się mało ambitnie. Prawie zrobiłem coś głupiego, nie przejmuj się mną. Czekajcie. Wing. Pan. Gateman. 30. Super Navigator! O. A to za dzieciak się pojawią? O nie, to serwery były za słabe. Nie ogarnęły super nawigatora. O nie, tylko nie mój cyberstrój, który sprawił, że wyglądam dojrzalej niż jestem. Nie, ja się z ciebie nie naśmiewam. Po prostu chcę powstrzymać się przed robieniem głupich rzeczy. Hackerman.exe. Aż mnie ciary przeszły. Bo promieniowanko idzie w górę. Dzieciaku, uspokój się. Ja sobie poradzę, ja mam silniejszy strój. Przysięgam.
Królew. Owo, przestańcie flirtować 11-letnie dzieci. Nie w takiej sytuacji. Ready or not, here I come. I need more power. O, dzieci mi dokuczają, muszę zniszczyć cały świat. Odpierdalać serwery. Kolega Ghost 2000X. Czy nasz co nie miał odporność na 50 tysięcy razy wyższe promieniowanie? Teraz mierzysz się z prawdziwym basem. Hello. Google Gaga? Chłop, który dewertuje prosto w dziecko? A Google Gaga, Google. Okej, to nie jest dziecko. Babał? Ten piesek nie chcecie słuchać. Drogie dziecko. O, odechło w czas, że mówisz nam o tym wspaniałym planie. O, nie można zrobić super nawigatora przez fuzję błędów. O! W wyniku tego powstanie super multibłąd organizm. Który właśnie powstał, nie przejmuj się. A jeżeli się wydostanie, to pokryje całą sieć błędami. O nie, sieć będzie zabugowana? A nie, czekaj, to prawie jak jeden. Znaczy to? Musimy wziąć i go powstrzymać. Nie, tato, wszystko w porządku. Wyrasta mi tylko trzecia ręka. Druga głowa, wszystko jest okej. Nie przejmuj się mną. Tata nie musi o tym wiedzieć. O, serwery, one to same robią. The servers are moving on their own. O, to nie moja wina, ja nic nie zrobiłem. O, zróbmy to samo, co zrobiliśmy grę temu, co? Liz? Len, straciłeś przytomność, ale wciąż mogę z tobą nawiązać się komunikację, nie przejmuj się. Oj, nawet nie do końca są jebani prądem, oni są jebani falami elektromagnetycznymi. Wiem, że to jest wystarczająco blisko siebie, ale... O, synchronizuję mój program serca z tobą i dzięki temu, pomimo że jesteś nieprzytomny, to wszystko będzie okej. Okay. A im przypominam, że dosłownie zostało przykro powiedziane, że on jest kurwa nieprzytomny. Nie przejmujmy się tym. Serce jest ważniejsze. Przysięgam, potęga przyjaźni zabija mnie w tej serii. I pamiętaj, za pomocą serca, będąc nieprzytomnym, będę przekazać ci poładował. No dobra, Gopsel. Czy ja mam wystarczająco dużo? Powinienem mieć. Znaczy, spokojnie, to tylko ja i szkalowanie przy każdej możliwości. Ale, co ja chciał do przodu? Ja czemu wydawało mi się, że ten, że to skręca? Czy to nigdy nie skręcało? To też mam gatera, ale jeszcze nie chcę go używać. A tylko chcę. A my, jeżeli ktoś gra BN dla fabuły, to jest sobie sam winien, kind of, bym powiedział. A, to no, to nam skręcało, okej. Okay. Już pamiętam. Wezmę sobie, zniszczę te panele, żeby się szybciej zregenerowały. Oj, to. Ojo, przestań z tą wejstyfem. Zrobię tak. Win. Fun gate i custom.
Jak przesadnie sztampowe jest. Ja się nauczyłem przymykać na to mimo wszystko oko. Jezu! Te jebane śmiecie, które akurat się pojawiają wtedy, kiedy on ten... Idę. Kiedy on akurat zeszejwuje falę z dzioba. Ja. Moja ręka wygląda paskudnie. Mogę na papierze to zrobić. Nie mam więcej tych gatemanów, więc windy i fany już są mi do niczego niepotrzebne. O kurwa. Right, on miał wiedzło. Zapomniałem. I teraz nie będzie się dało trafić pewnie niczym, co? Dobra. No! Na nim podejść, bez. A, double hit. I jeszcze jeden life soldzik. Jeden life soldzik będzie ok. Tylko teraz nie mogę zaatakować, bo jest filtrowany. Dobra. Na szczęście nie zdążyliśmy zobaczyć jego popisowego ataku, czyli zionięcia. Także łatwo było. Znaczy, żeby nie było, wiem, że mówienie, że łatwo było w momencie, kiedy Gator jest lekkim nadużyciem, ale... Ech. Ech. Szymon, mocno padę, wszystko musi być mocnym fortepianem, bo hyperkiestą. Parę utworów, które kojarzę z Kingdom Hearts, że mi się podobało, ale jednocześnie mam coś takiego, że jak nie grałem w jakąś serię, to staram się nie oceniać muzyki z niej, bo za bardzo potrzebuję kontekstu. A w żadne Kingdom Hearts nie grałem ani przez minutę nawet, więc... tutaj ciężko mi się wypowiadać. Stary dziennik, jedna strona z gazety. Wypadek samolotu 5 lat temu. System samolotu był zabugowany. Jego rodzice są mali w tym wypadku. Żył z okrutnymi kryznymi. Fortuna jego rodziców nic mu nie dawała. Przestał ufać się komukolwiek. I... był bardzo samotny. Ojej. To bardzo smutne jak na osobę, która chciała zniszczyć świat. O nie, to po prostu tak mi go szkoda w tej chwili. To absolutnie usprawiedliwia to, co do tej pory zrobił. He fucked my wife, so guess what? I'm gonna fuck the earth. Joke's on you. My wife is Earth. Flashbacki do tego, do WoWa, gdzie wszyscy bardzo intensywnie się śmieli, że Sargeras splentował Azeroth, czyli planetę, na której dzieje się ten fabuła Warcrafta w dużej mierze. Żeby nie było, to się dosłownie fizycznie stało, tylko w nieco inaczej niż wam się wydaje. O, nie ma już po co żyć. O, jak nie mogę zniszczyć świata, to chcę umrzeć. Jak tylko odpokutujesz za to, co zrobiłeś. Powiedziałbym, że w momencie, kiedy chłop zrobił to, co zrobił, to nie powinien wyspiedla przez najbliższe paręnaście lat. Ej, słuchajcie. Chłopakowi rodzice umarli w wypadku samolotowym. Ten wypadek był spowodowany przez błędy w systemie. Niech nie idzie do więzienia. Just fucking can't be.
Mówię, jeżeli chodzi o warstwę fabularną, nie bez powodu ja nie czytam dialogów, tylko je po prostu tak w miarę przeklikuję. Nie jestem na etapie, że dosłownie skipuję startem, bo mógłbym to robić. Ale naprawdę, gdybym chciał czytać dialogi, skupiać się na nich, to podejrzewam, że cringe'owałbym na każdym kroku zdecydowanie za mocno. Pięknęło, panie rybek. I wpadnie do wody, prawda? Yep. Absolutnie nie czuję się zaskoczony. Znałem takiego jednego ziomka z czerpega, co młody są Mandy Patku, kilka lat później odpowiadałem się za watany śmieć. A już za jakieś... ile? 2,5 tygodnia? Premiera? Delsaka? Boję się zapytać, czym jest ta emotka, czy to jest dwukropek D? Tak, piękna jest. Owo. Ojciec Elena ma dosłownie po raz pierwszy od 15 lat chwilę wolnego. Tato, zajmij się mną, a nie o! Dałbyś im chwilę. Dla siebie. Ojej. Czot. Podoba mi się, że Mega Man tutaj zachowuje się tak, jak byłby dojrzałym starszym bratem, który patrzy na małe dzieci. The Chod. No i pasuje. Chod, nienawidzę się. Kropka. No, zawsze to jakiś dobry charakter development, gdzie wcześniej czas w ogóle nie chciał za niej gadać. Kiedy ojciec zdążył tam przejść? Więc to nie była wszystko tylko sprawka tego dzieciaka? Kto by pomyślał? To najmniej subtelny sequel hook, jaki w życiu widziałem, zaraz po tym The Great Ace Attorney 1. Proszę, bądźcie mniej subtelni, że już panujecie benchy. Nalegam. Niby Dexa nie ci Dex builda. A skąd wiesz? To, że jest duży i nie za szybki, nie oznacza, że nie idzie pod Dexa. O nie, tylko nie praca domowa. Może pani nas oszczędzi zaraz tak, że ratowaliśmy świat i jesteśmy napomieniowani? Nie? Fuck. Okej, nadal idę robić pracę domową. Nie mam zrobionej pracy domowej, więc pójdę się podłączę do grilla. Okej. Okay. To rozwiązuje wszystkie moje problemy. Kocham logikę Battle Networku. Nie będę kłamał. Wiecie co jeszcze kocham? Physics, której się nie da skupować. Aaaa, shit! Żeby nie było, tak jak mówiłem, planuję robić pod game BN2, więc z BN2 jeszcze nie kończymy. I cieszę się, że tą część właściwą, fabularną już praktycznie mam za sobą, bo
Jeżeli dobrze pamiętam, Postgame Ben 2 nie jest praktycznie wcale fabularny. Z jednym drobnym wyjątkiem. No ale jako tako fabuły tutaj jest tym dużo mniejszy, więcej, tak powiem. Więc tak naprawdę głównie pozostaje nam teraz grindowanie. Moja ulubiona część. Bo z tego co pamiętam, ile miałem 145 chipów? Jakoś tak chyba mi pokazywało. A wiem, że w pewnym momencie będzie potrzeba i przynajmniej 247 znaki zapytania? Chyba 247 jest potrzebne. Wiem, że na pewno jeszcze mam część nawigatorów nie pobito i to będzie do ogarnięcia. W sensie nie pobito, jako że nie ma z nich wszystkich cików, tak? Ale to raczej jest mniejsza niż większa część. Przy czym wydaje mi się, że do tej podgrębowej lokacji już mogę iść. Jednocześnie nie jestem pewien, czy nie mamy jeszcze tych. Czy nie mieliśmy... Było więcej requestów? Nie. Wszystkie requesty już chyba mam przerobione. Nie było postgame'owych requestów tutaj. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. O nie, a któż to? Zobacz to. Bas. Już go nie ma. Bo zabił go bas. O nie, jak oni śmieją robić kopię prawdziwego mnie? Obrzydliwe. To 46 na 250. A, jest 72 poziom. W miarę dużo upgrade'ów masz wybranych. By wychodziło z tego 18 godzin gameplayu, trochę dużo. To właśnie, że mi weszło, przymiot. Mamy pierwszą złotą gwiazdkę i możemy sobie stąd bardzo grzecznie i kulturalnie uciekać. Dobra, teraz najważniejsze pytanie brzmi... czy ja mogę iść do postgame'u teraz, czy ja nie mogę iść do postgame'u? Bas jest NFT i ma bulldoker, że ludzie go... Oh no! Ja to nie chciałem tego... Tej. Bo ja muszę ten... Zapominam, że muszę kliknąć nie, żeby użyć biletu, który kupiłem. Tej. Z takich najłatwiejszych rzeczy, które wiem, że mogę... Ja to nie miałem kanona żadnego. Z najłatwiejszych rzeczy, które wiem, że mogę zrobić, to jest poganianie tych nawigatorów. Przy czym część nawigatorów jest w paskudnych miejscach. Więc chwilę sobie posiedzimy nad tym. Przynajmniej w miarę łatwo jest tego. W miarę łatwo Quickmana powinno być mi znaleźć. Będę też musiał poszukać tych. Jeżeli chcę sensownie szukać nawigatoru, to będę musiał poszukać też, gdzie się kupywało sniknane. To będzie bardzo ważna rzecz. A propos. Potrzebuję V2-ki Quickmana tutaj. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że Quickmana nie znajdę na Sneakranie. Bo wydaje mi się, że BN2 miało jakiś taki głupi myk, że niektórych nawigatorów na odpowiednio wysokim poziomie się nie dało znaleźć ze Sneakranem. I nie wiem, czy Quickman nie jest jednym z nich, ale to zaraz zobaczymy. Zapisałem wejść czego, żeby nie manować kasy na Sneakrany. Aczkolwiek jeżeli nie będę mógł ze Sneakranem go znaleźć, to będzie bardzo niefajnie. Nie będę kłamał. A póki co trochę na to wygląda, nie będę kłamał. Albo po prostu jestem unlucky. A potrzebuję od niego V2, więc jak na niego wpadnę, to jeszcze w dodatku muszę zrobić walkę nie do końca optymalnie. O, chyba rzecz nie, naprawdę muszę go szukać normalnie.
jeszcze raz spróbuję. Jeżeli na tym sniklanie nie wyjdzie, to reloaduję. Bo to bardzo śmieszny małki w sekretnej strefie. Trójka miała dokładnie to samo, z tego co pamiętam. Że były bardziej puzzlami, a nie tym. A nie legitną walką. Nie no, ewidentnie nie mogę znaleźć Quickmana na sniklanie. O mój Boże! Dlaczego taka jest? To jest dosłownie why I like this the game. Parkowe 30, oh baby. Dobra. Dajcie mnie to. Ten bombowy wygląda tutaj każdy. On naprawdę miał aż tak mało HP? Wydawało się, że miałem więcej. O, tu jest Wios w ukryciu. O, doskonale. Zastanawiam się, na ile będę chciał potencjalnie myśleć o używaniu tego. O używaniu Tadera, żeby znaleźć jakieś chipy. Wydaje mi się, że nie, ale trochę mnie kręci. Kiedy to przebiłem 620. Wydawało się, że one miały więcej. Dlatego się dziwiłem, że bardziej to jest tak, że mają po jakieś, dajmy na to 550, 600, coś ten desej. No i na pewno BN3 było pod tym względem inne, bo tam były takie, że trzeba było je niszczyć w odpowiedniej kolejności. Czyli jeżeli zniszczyłeś jedynkę i dwójkę naraz, to dostawałeś karę. Więc nie dało się tego aż tak łatwo zrobić. Znaczy nie, prawdopodobnie mówisz dobrze, tylko mi się wydawało, że to nie było ten. Nie było aż tak proste, że po prostu wystarczy użyć programu Advanced Time Bombowego. Tak powiem. Little Bomb. Spoko, spoko. Czym się Shin? Dzięki, że padłeś. Teraz też nie powinien od niego oberwać, co? Yep. Czy to już wystarczy? Ja się to zaczekam jeszcze jedną rundkę. Albo inaczej, zaczekam jedną rundkę. Nie, dobra, zaczekam jedną rundkę i oberwę po tej jednej. Nie, nie oberwę. Zaczekam tylko. I teraz go strzela. Wydaje mi się, że to nie powinien być ten wystarczająco wysoki rank na fotykę. Dobra. To jak wygląda status moich nawigatorów. Rolki mam. Następny jest... Ja miałem Catmana V3? Jesus. Aż paskustwo. Jak już tu jestem, to skoczę do Photo Square. Bo chcę zobaczyć, czy mam backfragi na cheatę. Mam 18. Czy jak pływałem za Osamera? Chyba nie, right? Nie, nie mam. Dawaj za Osamer. I Eszusu chyba też nie mam. O mój Boże. Czy to oznacza, że muszę szukać, tak? Że muszę szukać... Ta, nie mam Eszusu. Że muszę szukać bokserów jeszcze dalej. Aaaa, shit! To będzie bolało. Bo z takich łatwych rzeczy co, mogę teraz pójść po Quickmana, po Catmana. Mogę zabić bardzo szybko tego kolegę, jeżeli mi LNG dopisze.
chciałbym, żeby kolega Catman tak szybko się pojawiał. To jeszcze go nie zabiję. Zostanie mu chyba 30. Yep. I teraz już chyba nie flinczuję. Tak. Będzie SK, powinna być SK chyba. Yep. To dalej sobie podmienię, bo mam jedną flat dwójkę w folderze. Nice. Przy czym nie wiem, czy nie będę ich zamieniał tak czy siak. O mój Boże, to jest ten. Boli mnie też, że to widzę, bo jest program do zalokowania. A ja nie mam unlockerów już prawie. Został mi ostatni, bo... A, wróć, ten jest... nie tutaj, nie tędy się szło. Będę musiał się obkupić przy którejś okazji. Czy mogę się nie bić Meta Impostą? Będę musiał też zerknąć się w wolnej chwili, gdzie się klucze zdobywało, bo wydaje mi się, że podobnie jak mam ten jeden teleport do Koto, to że dało się odblokować też inne. Ale to mówię, może mi się tylko wydaje i gadam głupotę. Że wszystkie te cztery, które tam są, można było blokować. Jumlandio, nadchodzę! Catman był w Jumlandzie 2, to na pewno. Więc pewnie też go chwilę poszukamy. No bo teraz jak się szło do dwójki? To chyba nic nie miałeś więcej, co chciałem, prawda? Ok, call pan wtedy capture. Chyba wszystko mam, right? Tak, to jest dwaj, mam wszystko. Aczkolwiek pewnie się musiałem, bo nie byłem w 100% pewien. Co mi przypomina? Jak upierdliwe będzie szkanie Shadowmana, biorąc pod uwagę, że on jest w Undernecie 5 bodaj? To chwilę zajmie to na pewno. Pompki zapiszę w sumie na wszelki wypadek. Ja wiem, że to Catman, że nie powinien się przejmować, ale widywałem już dziwniejsze rzeczy. Pytanie, czy Catmana można spotkać na tego, na Flickrana? Aż zareknę teraz chyba. Jeżeli teraz nie wpadnie. Nie dziwię się, jeżeli też nie. Sneaky run.
Jak tam, Moldeńko, będziesz, czy nie? Zobaczmy. Też chyba nie wygląda. Jestem za silny dla tych słabych nawigatorów. Już nikt nie chce się ze mną bić. To by w wypadku Kasper na lecie tutaj indziej, biorąc pod uwagę, jak potężny jest. Oh well. Nie, to nie, I guess. Yep. Oddałeś mi moje pieniądze. To mi przypomina, ale w tak będzie farmienie kasy z tych, z GMD-ków. Restartuj, aż wyskoczy 50 tysięcy, powtórz, aż będziesz miał wystarczająco kasy na wszystko, co chcesz kupić. To nigdy nie zawodzi. Unlucky! Gdzie jest Catman? Dajcie Catman, proszę Catman. Musimy wracać do Kotobuki. Nie wiem po co, ale musimy wracać do Kotobuki. Znaczy ja wiem, że tutaj nie ma aż tak wprost zrobionego tego, że jesteśmy teoretycznie po grze, tylko jesteśmy tak jakby przed tym momentem bicia się z Gospelem, ale śmiesznie to wygląda. Że niby musimy tam wracać i w ogóle. Catman, ty chujo. Ja go dzisiaj nie spotkam, słyszy? Daj sobie czas do wpłodu, jeżeli go nie znajdę do wpłodu, odkończę Sima. Jakby nie jestem pewien, czy mam aż na tyle cierpliwości, żeby szukać go dzisiaj. A jednocześnie nie zdziwię się, jeżeli będzie tak, że wpadnę na niego, dostanę okropne chipy i nie będę w stanie jaski je wyciągnąć. Ale to tylko Catman, więc na pewno dasz sobie radę. Myślałem tak o wielu nawigatorach, z którymi się tak nie skończyło. Co ja mówiłem? Tyflo. O jakimś okrotnym folderze? Okej, to już wygląda nieco lepiej. Ach. Zbiegłasz to? Jak kompletny imbecyl. Zabijcie mnie. Ale jak grać fajną rank. Jeżeli to nie będzie SK i nie dostanę fałtujki, to był chyba czas na sudoku. Okej. Okay. Uratowałem się od sudoku. Shadowman, Nightman, Magnetman, Freezeman, Hitman.
Yep. Czyli sam osiadłem aż do internetu teraz zasuwać, co? Chyba. Po nawigatorów musimy zasuwać do internetu. To na pewno. Zwłaszcza, że widziałem, że Freezmana nie mam. Uno momento, por favor. Alo. Proszę, nie bijcie mnie po uszach. No dobra. Weźmy po internetu, I guess. Teraz pytanie za 100 punktów jest następujące. Czy ja mam po internetu tak cokolwiek do zgarnięcia? Na pewno mam sklepikarza tej do ogarnięcia. Bo on ma parę rzeczy, które mnie mogą zainteresować. To do niego się idzie tu na górę i w lewo w dół. Fluffy Cloudy. To jest fan-fan-gator niestety. Ale pamiętam czy Gatsmana. Double kill. W ogóle nie mam wrażenia, że Eria Graby potrafi niszczyć bardzo dużo bossów w serii. Potrafił też psuć, nie może mieć dużo ataków, ale to już zupełnie inna historia. Czemu Melek Blade'a w ogóle? I gra Revenge'a? Zobaczę. Po alfabecie. Elek Blade. Elek Blade nie mam i gra Revenge'a też nie. Aaaa, shit! Kupię gra Revenge'a, bo wydaje mi się, że Elek Blade'y można te... Można w miarę farmić. A co do... tego. Co do Grab Eventa nie jestem pewien, czy on gdzieś występuje tak naturalnie. Ja Grab Eventa, czy gdzie może zobaczyć 8 paneli. Tak, i potem używasz jakiegoś śmiesznego ataku typu meteory. W Benchy? Nawet korzystając z tych zasad późniejszych, że ostatnia kolumna jest nieruszalna, wciąż można zrobić bardzo zabawne rzeczy Darkmanem chociażby. Bo jego interesuje tylko liczba kolumn tak naprawdę, a nie cokolwiek innego. Błagam, jestem Flappy. Goddammit. A, fuck. To powinno zadziałać, tak? Disco Inferno. Czym było Disco Inferno? Czy to są po prostu meteory na jednym panelu, czy coś innego? Korzystanie z tego, że Prisma... Wiem, że w Band 2 Prisma dużo bardziej zepsutuje interakcje. Bo w Band 3 ona chyba już nie działa, że jeżeli fala z Warsaw doleci przez Prisma, to zadaje jakieś chore obrażenia. Undernet 2. W Undernecie 2 możemy trafić na mag. Potencjalnie. Więc chyba będę chciał go tutaj poszukać, niestety. Znaczy niestety. Niestety albo wtedy, jak to woli. Zapiszę sobie. Zwłaszcza, że Magnet Man nie jest jakiś specjalnie łatwy. Shrimpy, Flappy, Bird... Kurde. Nie będę w stanie ich dziabnąć obu raczej.
Chyba, że Shrimpy zdąży zjechać do mnie. A Shrimpy'ego będzie łatwo ogarnąć tym. A kurwa. Myślałem, że zdąży. Aaaa, czekaj. What? Ja bywałem od Shrimpy'ego, prawda? Nie jestem retarded. O, jest za szybko. Ups. Okej. Okay. Teraz jestem martwy. Okej, nie jestem martwy. Jest girl bubble. Okej, okej. Nie, po prostu tak wydawało mi się, że obydwałem od Flappy'ego i miałem takie... Wait a minute, jak ja tym obydwałem? Czy to były game deki? Wydaje mi się, że były. Mam nadzieję, że były, bo chciałbym je podgadać potencjalnie. O kurwa, dawno żeśmy się nie widzieli, ej. Co to kurwa jest? Ja się grzecznie pytam. Czy naprawdę tak nie działa? Jezu Chryste. Nawet nie wiedziałem, że tak działa, powiem szczerze. W sensie, że jak jestem na Indiesie, to że mogę wjechać sobie w model przeciwnika. GMD jaki plus. Bo tak, tutaj ma nie był magnet ten V2, którego musiałem pobić, bo widziałem, że mam jego chip. Null and void? Moje ulubione combo? Bo teraz tak, tu się szło do Square'a, a tu jest giemdek. Na pewno będzie warto tego giemdek. Teraz inne kwansa. Może kolega Matt podejdzie gdzieś do przodu? Nie, nie wydaje mi się. Yep, będzie trzecią niestety. A? Tej kolejności. Pomyślelibyście, że użycie Gatemana tutaj byłoby lepsze, bo zabiłby na hita. Mielibyście rację. Nie było to coś, o czym pomyślałem w danej chwili. GMDK w GMDK-u Encounter. Well. Niezaprzeczalnie był to Encounter. Potężny Buster i potężne hapeki wracające. Ja czasu będę szukał Magnetmana. Najgorsze jest to, że muszę go znaleźć dwa razy. Nie podoba mi się to, ale muszę, bo potrzebuję V2 i V3. Raczej nie lubię jego chipu na tyle, żeby chcieć używać V2, żeby robić nie folder, ale przynajmniej do biblioteki bym chciał mieć. Obawiam się, że powiem, będzie to wspaniałą chwilą, w której zacznę odczuwać, jak bardzo przyjemne było granie w Battle Network z state'ami. Jak dużo mniej przyjemne jest robienie tego bez tych state'ów.
Przynajmniej wpada dużo chipów do tradera, prawda? I czasami jakaś kasa. A żarty żartami, kasy tutaj potrzebuje. Zmiany się szło do Square'a, w którym nie miałem żadnego biznesu. Fuck. Ever's make fuck. Win fun game. Może im Invis 3 wpadnie? Lemin! Invis 3, kurde. Czemu nie gwiazdka? Dajcie mi gwiazdki. Poproszę o chip w kodzie gwiazdka. Nalegam, aby był to chip w kodzie gwiazdka. No defaje. No dobra. Ciekawe w ogóle, czy ten. Czy jakbym wpadł w Sneakrana, to czy by cokolwiek to dało? Sprawdź, można niby. Teraz spróbuję chyba. Bo wydaje mi się, że Undernet mógł być miejscem, w którym używanie Sneakrana nic nie daje, na zasadzie, że przeciwnicy i tak nas znajdują. Ale czekajcie, będę zapiszę. A bo to rzeczywiście jest zależne od poziomu. I ja na przykład teraz mogę być na poziomie, gdzie będę unikał wirusów, a nie Magnetmana. Albo będę też Magnetmana unikał! To niestety też jest opcją. Dla mnie to sobie odebina, ale... Zawsze w takich sytuacjach jest takie... Czy to po prostu niski encounter rate i dlatego go jeszcze nie trafiłem, czy to rzeczywiście się psuje? Jezu, ale już Sneaker jest paskudny w Bendle. Dajcie mi Sneaker w Bendle. Proszę. Albo dajcie mi jakiś łatwiejszy sposób na łapanie tych bossów. Nie, bo na pewno w tej strefie jest Magnetman. Spadłem jeszcze raz. Więc to nie jest tak, że nie mogę na niego tutaj trafić. A potem pomyślę, że trzeba go dwa razy spotkać. Shit. Może rzeczywiście powinienem tego. Powinienem dwa. Bo... Nie, to chciałem dwa. Znaczy wiem, że chciałem powiedzieć, że powinienem więcej tych. Gatorów poszukać. Co to kurwa jest, ja się pytam. Zajebie się. Ale przynajmniej teraz rozwiązuję połowę moich problemów. Blep. A teraz chyba Black Fulka ominąć. Au. Ale dobra, już zacznę to robić. Ach. Potrzebuję ciebie, potrzebuję ciebie. Weź mi daj winda. Powinienem zdążyć się z tym Eliagrabem. Przed magnesem w sensie. Tak. Chcę wyczekać magnes. A miałem wyczekać. Au. Co ja mam? Fire, Aqua, Elek, Kulka, stąpa. Boję się, czy nie wpierdzielę się w tego. Kto? A dobra, that's fine. Pewnie dostanę V1, prawda?
Bardzo dużo oberwałem. Okej, okay, V2. Jest dobrze. Pamięta ktoś może, czy mogę dostać drugi as Magnetmana, czy muszę się przelogować w sieci? Bo mi się wydawało zawsze, że się da, ale jednocześnie jakaś część nie zawsze próbowała się przelogowywać, żeby mieć pewność, że nie marnuje swojego czasu. Zenmana to przerabialiśmy. Znaczy, przerabialiśmy z V2 i V3 chyba, a nie z tym, że dwa razy. Po sobie. Pobiegam chwilę, I guess. Zaszkodzić nie zaszkodzi raczej. Dwa razy po sobie. Okej. Okay. No bo ja V2 poza Freezemanem mam pobite. A więc ignorując Freezemana na chwilę, to mogę ich szukać do ustanej śmieci. Shadowmanem będzie problem, będą się poznać jeszcze więcej razy przez jebaną mule masę. No dobra, to 30 lat później, kiedy znajdziemy go po raz drugi, I guess. Może gwiazdkę. Nice. Gwiazdkę przegadnę akurat. To zamiast czego? Może zamiast... No właśnie, teraz czego w sumie? Tak, plus 20. O, widzisz, da się. I tym razem widzę, że zaczyna się od razu dużo lepiej. Ile win sam, prawda? Win, sam, great. Nie będę w stanie tak go zgarnąć gdzieś tam bardziej w przodu, więc mogę tak zrobić. Dobra. Invis to... I chyba jedną kopię Lysolda spasuję. Ha? Widzę, co chcecie im przekazać, więc zrobię to tak. O, nice. Udało mi się kulkę wyłączyć. Niestety nie jest to ten gator, którego bym chciał. Też już to nie będzie ta Eska. O, nice, znowu się udało. O, dwa Elia Graby. A, teraz będą ładne Valeria Graby. Będzie Life Soldzik. O! Nie! A gademy. Teraz na pewno nie będzie Eski. Teraz to już tym bardziej nie będzie Eski. Fire Aqua Elek. Fuck! Za późno dostałem trochę te Exoldy. Boże. To będzie dziewiątka i dostanę V2, prawda? O, to jest siódemka. Jesus. Myślałem, że będzie lepiej. O. Mam wrażenie, że muszę coś dalej z tym gatorem. W sensie, że zamienić go na coś. Drugiego gatemana. To jest top. Ja w sumie. Ja już rzucam trzeciego. No.
czuję się ze sobą obrzydliwie, ale z drugiej strony trzeba jakoś te nawet ciebie farmić. Tak, wrzuciłem 3 kopie Gatera do folderu. O, odchodzi. I tak wiem, że można mieć 5. 5 kopii Gatera, 5 full customów. To jest absolutny meme tier. Dosłownie można by się zapytać, czy ten... czy ktoś chce grać w grę, czy chce po prostu odhaczać punkty z listy. Ja podejrzewam, że dałoby się, gdybym miał jakoś... na pewno gdybym miał Warsordy, to by się dało. Chociaż w sumie Warsordy... Wiesz, Warsordy w BN2 nie były aż takie dobre na bossów. Nieważne, nic nie mówiłem. Przypomniałem sobie, że Warsordy dopiero w BN3 miały elementa Shockwave'y. I przez to nie są aż tak optymalne jeszcze. Zastanawiam się w sumie nad jeszcze jedną zmianą. Ja nie mam fast gauge'a. Ha! To jest problem. Będę musiał... O mój Boże, ja na pewno będę musiał w takim razie kasę pofarmić. Bo fast gauge by się też mocno przydał. Jeżeli potrzebuję tej... Jeżeli potrzebuję kasierki. Znaczy, jeżeli potrzebuję chipów. O! Benchy to był moment bardziej, że można było go dostać bardzo szybko z kodu u Higgsbiego. Jeżeli ktoś znał kody, to praktycznie kiedyś się Higgsby otwierał po Beastmanie. Ta maszynka z kodami. I od tego momentu można było bardzo mocno memować większość gry. Zresztą ogólnie ta maszynka do kodu była strasznie... Rozumiem zamysł, zwłaszcza, że wtedy było dużo właśnie jakichś takich rzeczy, że kody były podawane w jakichś gazetkach, na jakichś stronach internetowych, w jakieś anime. Wszędzie tak naprawdę było, jak się człowiek uparł. Nie podoba mi się moja ręka, by the way. Nie mogę tak. Ach. To jeszcze nie jest niestety Gator. Chyba zrobiłem sobie coś poważnego cokolwiek. Czy możesz się nie zabijać, proszę? Będę nalegał. Jak już mówiłem, proszę, nie rób sobie aż takiej krzywdy. Czym jest ta ręka? Ja się grzecznie pytam. YOLO. Zabije się. To na pewno nie będzie dobra alternatywa walka. Już to czuł. Pojebie mnie. Guys, pojebie mnie. Nie mogę. Guys, ja nie mogę. Zajebcie mnie. Zanim zrobię to sobie sam.
Au. Au. Teraz po prostu Damien musi zrobić. Pivot podskakowe. Ew. Disgusting. Mówi, że musi się do niej doczołgać. Bo mimo, że będę lepiej pisać. Teraz sprawdzona metoda z matury. Przesle myślałem, że ta kulka mi zablokuje możliwość. To będzie 7K by the way, bo 2 to obezwałem. O, kurwa, jeszcze lepiej. Nic nie mówiłem. Pojebie mnie. A moi cyki zrobiłem bodajże dla kadranki, był jeden ten sam w sumie, do którego nie było zastrzeżeń. No, to tak działa, powiem szczerze. Z tego co słucham czasami. Powiem wam, że dodanie dwóch gatemanów wcale nie poprawiło moich folderów póki co. I tak wiem, że ta ostatnia walka to był top 1 mem pod tym względem, ale... Najgorsze jest to, że istnieje świat, w którym dostaje idealnie to, co trzeba, żeby zabić tego Magnetmana w jakieś 5 sekund. Czyli jednego Gatera i full customa, żeby wziąć potem drugiego Gatera. A dwa Gatery go zabijają jednak. Ale jednocześnie mogą się przytrafić takie przypadki jak ten w przed chwili. Stawcie mnie, to jest... Jojo AMH salute. Just in case I'm speaking Polish. So that you won't be surprised by that. Wygląda paskudnie. No, wygląda nieco lepiej. To wygląda akceptowalnie. Piękna kulka. Au. Dobra, wezmę... Co ja wezmę? Zrobię tak chyba. Pojebie mnie. Pojebie mnie z tym folderem. Jak na to, ile gatorów do niego wrzuciłem, to zostaje zaskakująco rzadko, tak wam powiem. Mój blokator bardzo chwali sobie filologię angielską. Ja w miarę sobie chwaliłem filologię angielską, tylko trzeba się liczyć z tym, że praca jest różnie po filologii. A czy jeżeli ktoś... Pewnie jeżeli ktoś bardziej w stronę jakąś taką informatyczną idzie, to filologia może być obecnie całkiem ciekawym pomysłem, jako ten kierunek, gdzie idziemy uczyć maszyny tłumaczenia. No ale to też pytanie, czy ktoś idzie w translatorykę, czy coś innego, I guess. Szóstka. Dziesiątka, czy to jest? Nie widzę swojego życia. Chcę być nauczycielem. Znaczy... Zastanawiam się w sumie, jakby poszedł na nauczyciela jakiegoś do tego... do jakiejś prywatnej szkoły, to wydaje mi się, że nie miałby aż tak źle. Albo do jakiejś językówki. Większym problemem jest, jeżeli chce iść do tej, do publicznej. To wtedy wiadomo, że jest gorzej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc możemy mieć side hustle. No,
Stansa to tylko ja wiem po sobie, że u mnie problemem nie jest to, że kompletnie nie ma roboty. Tylko bardziej to, że roboty trzeba samemu bardzo aktywnie szukać. W sensie, że trzeba samemu gdzieś tam ogłoszenia przeszukiwać, w internecie się ogłaszać, etc. Bo bez tego zwyczajnie się nie da. Znaczy matematyka to raczej ma jakieś specjalności jeszcze. Taki rok zawodów freelancerskich, I guess. Ja nie będę kłamał, że dużo wygodniej mi jest jako szeregowy ludek purple. Teoretyczna. To interesujące. Muszę tak chyba zrobić. No to mogę wziąć innego Whitehearta raczej. Zanim zakwestionujecie kolejność Whitehearta mi tego nie trafię. Ach. Za szybko. Okej, to są dwa te. Dwa windy, to nie. A kurwa. Za bardzo się zapędziłem. Kurwa. A jak wygląda chujowo. No dobrze. To wciąż wygląda chujowo. To nie będzie eska. Ja już to czuję. Niż ten Magnus Plus. To chyba koniec trafiło. Trafiło. To nie było sygnał. Zajebie się. Ja rozumiem, że gra mi po prostu sugeruje, że mam nie serować tej gry. Ale come on. No już się odpowiedź. No właśnie mam wrażenie, że sporo ludzi po matematyce idzie w stronę bardziej jakąś taką przynajmniej po część programistyczną. Au, zajebiście. Au, chuj ujebany. Czemu mnie ten folder tak nienawidzi? Idę. Przydałby mi się upgrade. Poważnie bym się zastanowił, jakbym miał upgrade'a, czy by go nie ustawić na domyślny chip. Szkolenie chipu folder? Nie. Ona jest stosowana. Jedyne co to możemy sobie ustawić jeden domyślny chip, który zawsze dostaniemy na rękę. Ja mam ustawionego jednego, wiecie co, zrobię to chyba inaczej. Tylko teraz pod którym to było? To. Ja mam trzy wulka samurai. Tak, okej. Okay. Mając full customa na otwierające ręce, zawsze łatwiej mi jest się dostosować. Bo mogę sobie powyrzucać jakieś rzeczy. Albo takich tutaj mogę sobie... Zrobię tak. Właśnie twój 2 na 10 doskonale.
Znaczy to bifer ja bym wolał chyba, żeby było kwaśne niż żeby było gorzkie, tak jak normalnie jest piwo. To jest fan. Wyrzucę tego The Yellow Soda. Na razie. To będzie Windfarm Gate. Invisible Custom. Zdecydowanie wolę gorzkie. No ja właśnie... Przez to, że piwo jest gorzkie, ja nie lubię piwa generalnie. Ja się zapatruję jeszcze na kawę. Czarnej raczej nie pijam. Windfarm Gate. Kurwysynu. W sensie do samej kawy nic nie mam, ale muszę ją pić z mlekiem. Z mlekiem i zaleczę jeszcze do tego słodza. Jeżeli robisz kawę, Jason, to smaki. No właśnie mówię, to jest bardziej na zasadzie, że... Mogę pić kawę jako ten... Jako coś, do czego dodaję mleka. Coś, co w słodze, tak? Ale sama taka ciemna, czarna kawa. Raczej nie. Zmieniacie mnie chyba z tym folderem. A my też jeszcze dodaję mleka do piwa kawowego. To było co najmniej interesujące. Czy ten drugi macie dążył schować? Nie. Do bez. A mi nie będę kłamał, lubię sobie czasem poeksperymentować, jeżeli chodzi o... jakieś jedzenie, napoje, etc., etc. Ale nie jestem pewien, czy ten... Czy dolewanie mleka do piwa to jest coś, o czym bym normalnie pomyślał? 1000 zleni, ech. Tutaj chyba nie ma jeszcze aż takich dużych wypłat, więc nie będę raczej dolował. To niestety nie zabije. Więc muszę jeszcze raz. Ta, ostatnio mamy parę fajnych kółek dyskusyjnych. Na przykład wchodzimy sobie na konce, żeby pogadać o bossach z Dark Soulsów. Po czym przez 4 godziny gadamy o SMT. Żeby nie było, to nie jest tak, że ja losowo memuję czy zmyślam. Tak wyglądało nasze... Tak wyglądało nasze ostatnie podejście do próby oceny bossów Dark Soulsów. Proszę, wypierdol mnie to. Yerbamen może zadziałać, a ja robię. Powiem tak, czuję się odrobinę źle w tym, jak używam Gatera, ale jednocześnie nie po to go wrzuciłem do foldera, żeby go nie używać, jak już go mam. O Boże, to mnie tutaj wyrzuciło, aż. Dechuje mi to kontaktu z ludźmi ostatnio. Ja aż tak tego nie odczuwam i to pomimo tego, że przynajmniej teoretycznie mam tego kontaktu prawie że zero, bo nie jestem na zdalnej właśnie cały czas. Czy tutaj coś jest? Czy tutaj po prostu się idzie? Jest GMDek. Czy GMDek już w Antenecie 4 miały cokolwiek godnego uwagi? 2000, zajebiście. O kurwa. To wygląda już trochę bardziej niepokojąco. Wiecie co?
To jest bardzo ambitnie. Czy ja właśnie używałem Brigade Manów? Nah. O kurwa, czy on... O Boże, on się zmieścił. Beautiful. O kurwa, to było niemądre. Chodź to. Niestety nie dostałem chipu, a z nich chyba jeszcze nie mam chipu i to jest najgorsze. Bo Megaliany chyba w BN2 dawały aury, right? Co oznacza, że ja w Andenecie będę musiał jeszcze dużo chipów farmić? O mój święty Boże, to nie jest coś, o czym chciałem myśleć. To mi nie wygląda na program Advance'a. To mi nie wygląda na możliwość zabicia tego skóry syna. Zakładam, że zawykuje ci później na bieżnik Hidden Unwinding Chompy też. Bo zazwyczaj u mnie jest tak, że odpowiednio silne argumenty są w stanie nie przekonać do jakiejś propozycji, to musi to być jakaś konkretna propozycja, a nie losowe pytanie. Myślę o tego sobie pogadance. Raczej nie dzisiaj. A mi mogę pewnie pisać, ale niekoniecznie się wtaczać na głosowe. Bardziej na tej zasadzie. Big Bomb. Fungi. Więcej gatorów? More gator? Oni chcą mi wcisnąć więcej gatorów. Nie wiem, jak się z tym czuć. Wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie mój folder dosłownie wygląda 5 gatemenów, 5 windów, 5 fanów i 5 full customów. Są rzeczy, z którymi ten folder sobie by kompletnie nie radził, ale na większość absolutnie wystarcza. Jeżeli dobrze pamiętam, Basa nie jest w stanie pobić taki folder w żaden sposób. Like dosłownie w żaden. Że jeżeli Bas spojrzy na ten folder, to będzie miał takie haha, z czym ty do mnie kurwa przychodzisz, wypierdalaj. Bo Bas w tej części miał aurę 200, daj? Ups. O, doskonale. Właśnie nie pamiętam, czy on tutaj miał 200, czy dopiero w trójce. Au. Uje. O Boże. A w późniejszej części stwierdził, że on pierdoli te aure i o co jej wyrzuca. Dobra, teraz tak, co cię mnie prowadzi? To jest Under, nie? Znaczy Under Square, do którego jak pójdę, to na nich nie będzie stać. Tutaj jakbyśmy poszli w górę, w prawo, to mamy tego. To mamy... jak to się nazywa? Tą naszą postgame'ową cefę. Windfarm Gate, Full Custom Wide. Tutaj muszę zadanie tej pobudowania dużej na hit damage. A i nawet niekoniecznie program advance'u. 200 obrażeń to nie jest jakiś wielki wymóg. O Boże, oni przeżyli Gatera, to koniec. No, no mam wrażenie, że bardziej w tym, bardziej w BN...
3, jeżeli już, bo tam mieliśmy Dark Aura chociażby, która przyjmowała 300. Jeżeli ktoś chciał być turbośmieszkiem, to na ten. Jeżeli ktoś chciał być jakimś kompletnym turbośmieszkiem, to mógł sobie stanąć na Dark Panelu. Znaczy Dark... Holy Panelu, jeden. Dark Aura na Holy Panelu, o. I wtedy... Aura faktycznie była Auro 600. Hold up. Nie jestem pewien, czy ja zdążę to obiec, zanim chmurka spadnie. Zobaczę. Okej. Okay. Holy Aura jest rzeczą, to też prawda. Bench też ma Holy Aura przecież. Prawda, jako mega chip, ale to wciąż nie stanowi problemu. No i też powiem wprost, powiem szczerze, absolutnie nigdy w życiu nie tkałem na poważnie tego PvP w Battleworkach. Muszę jedną rzecz sprawdzić. Okej. Okay. W tym internecie GMDK mogłem mieć 50 kafli. Wiecie co to oznacza, prawda? Stinky? Mam wrażenie, że powinien zaczekać się, zobaczyć, czy to nie jest może przypadkiem ten Shadowman. Jeżeli by się Shadowman trafił, to mogę to przyjąć jako warte 50 tysięcy. A to zdecydowanie jest Shadowman. Hello, Irnet Navi has virus? No powiedziałem coś przed chwilą, nie wycofam się ze swoich słów przecież, tak? On nie podejdzie na pierwszy rząd, prawda? A to spierdaj. Pojebie mnie. O Boże, za szybko. Denerwuje mnie to, że... Nie jestem pewien, czy to kwestia, że ja mam ten... Że ja mam przechwytywanie. Ale... Nie widzę po prostu, kiedy ten, kiedy się kończy flinching. Mnie to tak denerwuje. I teraz uważasz na mura masę, żeby nie oberwać jak idiota. Zapomniałem o tym. Winston Gate. Mam dużo HP, by the way. Strasznie dziwna liczba w ogóle, 119. Dziewiątka, Shadowman 2. Okej. Okay. Przynajmniej jednej rzeczy sobie oszczędziłem, I guess. Dobra. Szukamy dalej GMD-ków. Potrzebuję każdego GMD-ka z tej strefy. Nie jestem pewien, czy mam te. Czy mam... Seed Bomby stąd. Random folder, został generowany folder na... to będzie ciekawe. Yep. Kurde seno. Kurde seno! Czy on będzie teraz po prostu tutaj stał, bo nie może przesunąć się w mnie? Normalno.
No dobrze, podejście drugie. Take it away, operator. Literalnie, kto pytał? Czemu nagle Mega Man zaczął się odzywać? Przestań się do mnie odzywać. To zaniaczy. A, bo dawałem quita, nie ten. A nie, ten tutaj to. Okej. Już wszystko wiem. A tak nie powiem, taki mech z losowym folderem brzmi całkiem ciekawie. W ogóle to jest jakiś mod, czy to jest opcja, którą da się wybrać? Ale tak ciekawości. Bo jeżeli mod, to podejrzewam, że mnie to nie dotyczy, bo gra na Switchu, hehe. Napięcie do PvP. O, czemu grasz na Switchu? Ja dostanę te 50 tysięcy. Jeszcze nie wiem, ile mi to zajmie, ale dostanę je. Powiedziałem coś. Zdąpaj swojego legalnego Ramona kompa. Najgorsze jest to, że nie do końca mogę zdampować Roma bez piracenia konsoli. A to nie do końca jest legalne. To jest zawsze odwieczny problem piractwa, że na którymś etapie to nie jest legalne. Jakby zdaję sobie sprawę, że robienie kopii zapasowych swoich gier jest legalne, tylko zazwyczaj wydaje mi się, że metoda, dzięki której można to zrobić, niekoniecznie jest. O, ale tak to wiemy. Pojebiemy. 450 tysięcy jest naprawdę aż taka niska szansa. Na to wychodzi. Ten moment, kiedy człowiek by chciał mieć state'a tylko po to, żeby sobie oszczędzić trochę ten... trochę... Golden. Trochę... reloadów. Bardziej niż cokolwiek innego. O, a cóż to? Najgorsze jest to, że ja wiem, że mamy jeszcze dużo do kupienia. Więc potrzebuję tych 50. Tutaj na magneta. Znaczy ja wiem. Kojarzę, jak masz kolekty na PT, to da się wyciągnąć ten. To da się wyciągnąć z właściwej gry. To grasz na Switchu, pan Simmer. A czemu nie? Jeżeli mam wpływ na Switchu, to czemu mam nie grać na Switchu? A jeżeli pytanie, czemu kupić na Switchu, lubię tego typu gry mieć się przynosić, nie powiem szczerze. A Steam Decka ani nie mam, ani nie planuję mieć. Jeżeli ktoś by chciał tym argumentem zarzucić. Dobra, dajmy to. Cześć kapitanie, witam. Jedziemy. Czego dodać? Może go dodam? Te zmiany nawet nie są. Nieprawda. Jak do Olsztyna jeszcze, to często gęsto są szpita biorę. Najgorsze jest to, że ja tak mówię, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że Switch nie ma jakiejś zbyt potężnej baterii, przez co...
nawet jeżeli bym chciał pograć sobie na tym, na Switchu, weź mnie zostaw, w pociągu, to on za długo nie wytrzyma. To jest fan niestety, więc potrzebuję dwa mana i to chyba też go dodam. Kamina wykonstrukcja Nintendo, bo chciałem kupić Switcha do wydania. Właśnie, najgorsze jest to, że to jest tak, że oni wciąż nie mają podanych żadnych informacji o tym. Poza tym, że no, jest tajemnicą powierzchni, że wszyscy wiedzą, że będzie, tak? Ale... ale poza tym to niekoniecznie. No, biorąc pod uwagę, że wszyscy o tym mówią jako... jak ładnie to zostało określone o Switchu 2, to podejrzewam, że to będzie po prostu podbicie wydajności, względnie jakiś nieco inny gimmick, jeżeli chodzi o te o doki, nie doki. Doki, doki, klub literatura, dokładnie tak. Chodzi mi to, że gdybym miał Gatera, to bym go zabił w tej chwili. Cześć, droga. Jak tam Meguminy? Jestem trochę memowany przez mój własny folder. A zaraz kolega mnie zmemuje Muramaso i umnę. Okej, nieważne. Wind, tam okej. Znaczy on jeszcze ma szansę memować nie Muramaso, żeby nie było żadnych wątpliwości. Chciał to zrobić, niezaprzeczalnie. I tak, dobrze widzieliście, że Muramaso zdaje pan centularzy. Ale piękny. Ale rank. Ale rank. Jest. I'll be on my way to off myself. Ciekawe, czy jakbym wszedł z Nikrana, to czy mógłbym? Najgorsze to, że ja to nawet nie do końca jest tak, że ja mogę wejść bezpiecznie z Nikrana, bo wydaje mi się, że mam tutaj tego, że mam tutaj chipy do zdobycia na przykład od Buffy'ego. Postgame napisz jakoś, czy coś od webka? Tak, postgame się zajmuję w tej chwili, bo dzisiaj kończyłem fabułę jako tako. Wcześniej na Steamie i już jesteśmy po właściwej fabule. Więc teraz głównie próbuję ogarnąć chipy nawigatorów. A wiem, że mój najlepszy kolega, przyjaciel Shadowman ma przy okazji dwa chipy różne. I obu bym potrzebował. A na fabułę też swoją drogą narzekaliśmy, że jest tak idiotycznie prosta, dziecinna i momentami wkurwiająca, że szkoda słów. Ale jednocześnie mówię, to nie jest tak, że gram Battle Networki dla fabuły i tego się będę trzymał tak długo, jak trzeba będzie. Czemu ja wziąłem ten chip tutaj? Fajnie tak zrobić. Próbujesz dożyć Haptel. Haptela można... to nie też do Haptile'a trzeba, bo jakichś wymaganek tych obecnie nie ma jeszcze spełnionych. Bo wydaje mi się, że tak jest w istocie. Bo to trzeba było mieć wszystkie Navi chipy? Już nie pamiętam dokładnie wymagań Haptile'a. Wiem, że... takie sanki V3 bossy to max licencja. No to na pewno nie na spełnionych wymagań na chwilę obecną. A cóż to. Acid bombkę proszę? Daj seed bombka? Nalega na seed bombka? To nie wygląda jak seed bombka. O mój Boże, co mi przypomina, jak świetnie grinduje się rzeczy w benchy? Bo nie wiem, na ile ludzie są zaznajomieni tutaj w benchy. Teoretycznie były streamy i w ogóle. Ale o co mi chodzi, że w benchy trzeba osobne style. O właśnie, ten sam tutaj pisze.
Że trzeba mieć dwa różne style na setkę? To jest tak? Głupie. Przejmiem. Bo trzeba... Gaj to jest tego typu sytuacja, że trzeba mieć... Zabiję się. Że trzeba mieć na nawigatorów Team Style i na zwykłe, czyli Custom Style. Umrzeć, jak patrzę na to, co robię. I personki na każdej potrze. Najgorsze jest... Nie no, jeżeli będę miał potrójki, to chyba będę miał... Nie no, kurwa, mogłem dostać z dziesiątki tą... potrójkę. Aaaa, shit, czy ja nawet nie jestem... Nie jestem nawet pewien, czy ja będę je miał w takim razie. Ostatni gigachip jest creepy exclusive. No jeden jest. Znaczy nie nazwałbym tego ostatnim, bo ostatni, który jest do zdobycia, to Alpha Sigma łamane na Omega, zależnie od wersji. Bo bez PvP chipów nie dało się w piątek zrobić ani tej Alpha Omegi. Chyba że coś zmieniali w kolekcji, ale tego to no siłą rzeczy nie będę wiedział. Pojebienie. Wydawało mi się, że ten, że Omegi wymagały 5 gwiazdek. I jak się miało 5 gwiazdek, to się wklepywało kod i wtedy obokowało się Omegi. Jaki masz chipy dostępne do downloadu? Wydaje mi się, że gospelowe chipy takie są najbardziej zbalansowanymi chipami w całej serii. Ale nie korzystałem z nich i nie planuję raczej. O tak, beautiful. Kocham full customy, by the way. Czy zadał mi chociaż jeden punkt obrażeń? I dlaczego nie? Kocham. Kocham tego czasem. O, używasz Gatera, to płaj za to. A nawet. No bo mnie. Kolega mnie memuje. I nie mogę nic na to poradzić. On jest za dobry w unikaniu mnie. A jednocześnie nie chce mi dać kunaja 2. Daj kunaj 2 plus. No głupie pytanie w sumie. Przez pierwsze 14 odcinków to nie wiem, to są nie 7 postaci. I mean, jest to na tyle ciekawa grupa postaci, że im nie potrzeba ich więcej. Wydaje mi się, że w drugiej połowie dochodzi jeszcze dodatkowych parę tak chłodem wprowadzonych, jeżeli dobrze pamiętam. I też nie czułem, żeby one były jakieś bardzo potrzebne, żeby dobrze się bawić w Exterze. Okej, czyli Shadowman też jest zbyt słaby, żeby wpaść na mnie podczas Nikrana, dobrze, rozumiem. Zajebie się teraz. Nie jestem pewien, co jest gorsze. To, że w ogóle nie spotykam bossów na Sneaklanie, czy to, że bench na Sneaklanie się spotka zwykłe wirusy?
podejrzewam, że jedno i drugie jest chujowe i nie powinno działać ani tak, ale... Dajcie mi Shadowmana. Te próbowałem właśnie zrobić. Jedno z moich takich wspomnień, które mam z Akitelem, to to, że... Jak go pierwszy raz oglądałem, to... Oglądałem pierwszy odcinek, kiedy praktycznie cały dzień nie jadłem. I gadanie o czekoladowych troszkach tak mnie stresowało. O, po najdwa. Yes. Dzięki Bogu. To jest jakieś takie bardzo potężne wspomnienie, które mam z Akisarem. Nawet jeżeli to nie jest coś, z czego większość ludzi zapamięta tą serię, to dla mnie to jest jedna z takich głównych rzeczy. A nie trafię do czynienia Shadowmana. No, rzeczywiście jakbym poszedł do antenetów, to bym coś znalazł, ale... Nie jestem pewien, czy chcę. Zwłaszcza, że ja muszę jeszcze przynajmniej dwa razy popisać Shadowmana. I mnie to stresuje. Bo potrzebuję go popisać raz dla Muramasy i raz dla Shadowmana Fortrze. Zabijcie mnie. Pierwszy po... jest główna czwórka na Koyo i stary Izumi. I to absolutnie wystarczy. Na co ci więcej? Wiesz, on ci krótki kaś mi z ciłkiem, aż te dziewczynki gadają, to nie jest dośmiewany. I mean... Ja nie widzę w tym nic złego, chyba że akurat człowiek jest głodny i to widzi... No i to nie zapnął się z czekoladowego różka. Nie mówcie mi o takich słodkich, pysznych rzeczach. Aż się teraz zrobiłem głodny, bo jeszcze kolacji nie jadłem. Aż baki. Dobra, jeszcze trzy enkantery, jak się nie trafi, to kończymy na dzisiaj. I tak mam jeszcze dużo skurwysynów do pofarmienia, więc wiem doskonale, że dzisiaj nie zrobimy wszystkich bossów. Bo co mi zostało? Muszę jeszcze pobić Random Encanterów samych. Muszę pobić Shadowmana dwa razy, Freezemana trzy razy. Nightmana... Nienawidzę tej gry. Nightmana chyba trzy razy? Bo nie pamiętam, czy Stonebody on dawał tutaj jako z walki. O mój Boże, co to kurwa jest? Dużo widzę, by the way. To wygląda jak fan gator. Okej, to jest Wind Fan Gate. A nie mogę. Witam, miałem w każdym razie wybić jako jedną z PLK, działa podobnie jak Miyuki. Nice. W sensie, że też nic nie widziała kompletnie bez okularów. O, pożałuję tego. Jest fajnie. Czy ja mam... O Boże, mam. Fire, Aqua, Elect.
Boga, niech to będzie V3, niech to będzie V3, niech to będzie... Znaczy, tak, niech to będzie V2, niech to będzie V3, bo mu na masa. Jedu, już się bałem, że byłem za blisko. Okej, okay, jest V3. This is fine. This is fine. Jeszcze się upewnię tylko z tą Munamasą zadąbaną. Nie no, jestem niejażdżę pewien, że ten, że Muramasa była. Muramasa. Shadowman V3. God fucking damn it. No bo jeszcze jedne trzy podejście, jak ja go nie znajdę, to kończę. Nie pamiętam pewnie, czy były wymagane jakieś tanki na tą, no, bo na masę konkretne. Czy po prostu liczyć na SNK-a. Bo wydaje mi się, że młoda masa nie była ta SNK-a. Ale jednocześnie nie jestem pewien. Jakaś część mnie chce powiedzieć, że była za 9 albo 10. Przy czym jednocześnie mam wrażenie, że tak dawno to robiłem, że mogę gadać głupoty po prostu. Od 9 do S. I want to fucking die. Na szczęście nie jest to zmartwienie nie dla mnie na dzisiaj. No bo mówię. To przy okazji, jak już mam stronę otwartą. Ta Stone Buddy jest zabatnik level 7 podobno z Nightmana. O mój Boże, będę się torturował. Eba. Na dzisiaj styknie Battle Networków. 50% na S. Cześć Luna, przychodzisz w samą porę, bo chcę sobie strzelić w łeb i kończę streama. Anyway, no tak jak mówię, na dzisiaj kończymy. W sobotę normalnie będą Heroes, a w poniedziałek lecimy z Atlusową zabawą. Chciałem ukończyć akurat jak przetyczam, przecież w 3,5 godziny streama dopiero. Jesteś sama sobie winna. Czemu dzisiaj tak długo siedziałeś, bo postgame się zaczął. I niestety trzeba pogrindować się postgame, tak w dużym skrócie. W każdym razie mówię, na dziś to było tyle. Widzimy się w sobotę na Heroesach. Trzymajcie się, po. Cześć.